Zgodnie z zapowiedzią, ja spróbuję spełnić te Państwa oczekiwania najlepiej jak potrafię, opowiedzieć o tych wszystkich kwestiach, żeby rzeczywiście było czasu na pytania, bo wiem, że pytania to jest to, co najczęściej jest najciekawsze dla Państwa. Jednakowoż pozwolicie Państwo, że zacząłbym od dnia 1 września. To jest taki dzień, który dla mnie był dniem szczególnym, ale myślę, że on powinien być ważny też dla wszystkich Polaków. Dlaczego, to zaraz wyjaśnię. Co się wydarzyło 1 września 2016 roku? To był dzień dla mnie szczególnie ważny. Dlaczego? Dlatego, że tego dnia Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł w trzyosobowym składzie, przewodniczący tego składu, że te 8 lat chodzenia mojego po sądach, to sąd nie wie, na jakiej podstawie to się w ogóle stało. Sąd pytał, co ja w ogóle robię w tej sprawie od 8 lat. Prawomocnie, ostatecznie, nieodwołalnie uniewinnił mnie z zarzutu w sprawie afery marszałkowej, który był najważniejszym moim problemem przez te wszystkie lata. To była matka albo macocha wszystkich moich problemów. Przewodniczący składu sędziowskiego powiedział, że nigdy nie było nawet cienia dowodu przeciwko mnie, więc pytał prokuratora, jak to się stało, że ja od 8 lat chodzę po sądach. Nie chcę tu uprawiać państwu, przed Państwem martyrologii, ale rzeczywiście to taki niezwykły czas. Pamiętam, jak w latach 2008-2011 musiałem się 2 razy w tygodniu meldować na policji, jak taki pospolity gangster, jak dzieci chciały pojechać na wakacje, bo bardzo lubimy jeździć nad Morze Bałtyckie w jedno miejsce, do Darówka, ciągle w to samo. Pojechaliśmy zatem, żeby miały troszkę wakacji. We wtorek musiałem z tego Darówka 500 km do Warszawy, potem z powrotem, w piątek znowu 500 km. No i tak to sobie trwało przez 3 lata. Jak moja siostra mojej żony brała ślub za granicą, to poprosiłem o zgodę na jednorazowy wyjazd, bo przecież miałem zabrany paszport i zakaz opuszczania kraju, jak bandyta. Pani prokurator Jolanta Mamej, patrząc cynicznie, powiedziała, no nie wiem, czy możemy się zgodzić, może panu się Kolumbia spodoba, a my nie mamy umowy ekstradycyjnej z Kolumbią. No takie sympatyczne rozmowy, żeśmy sobie prowadzili przez te wszystkie lata. Ja żałowałem tylko, że na sali rozpraw nie było tych bandytów. Dobrze, że są kamery, może będą to oglądać. Tych bandytów, prokuratorów, pani Jolanty Mamej i pana Andrzeja Michalskiego, z którymi się spotkam na pewno na sali sądowej, bo będę wytaczał im procesy za to wszystko, co zrobili. Nie chodzi o mnie, chodzi o to, by tacy bandyci udający prokuratorów nigdy więcej nie krzywdzili już innych ludzi. Więc mam nadzieję, że pani Jolanta... że ci państwo obejrzą to i będziemy się jeszcze na pewno niejednokrotnie spotykać na sali sądowej, tylko tym razem w innych rolach. Proszę państwa, dlaczego powiedziałem, że ta sprawa, ten dzień powinien być ważny nie tylko dla mnie, ale dla Polaków generalnie, bo sędzia, orzekając o mojej niewinności, dodał, że powinien być inny proces i to jest ważne, powinno być ważne dla innych osób, dla mieszkańców naszego kraju, bo sędzia stwierdził, że powinna być nowa ława oskarżonych, tym razem już z autentycznymi podejrzanymi, czy też oskarżonymi o popełnienie przestępstw. I sędzia wskazał 3 osoby, które powinny usiąść na tej ławie oskarżonych, z imienia i nazwiska. Bronisław Komorowski, Krzysztof Bondaryk i Paweł Graś. Sędzia... I wiecie państwo, sędzia powiedział, że to jest początek ławy oskarżonych. Więc ten dzień powinien być dniem, w którym rzeczywiście zaczęły się kłopoty Bronisława Komorowskiego, Krzysztofa Bondaryka, Pawła Grasia. Ja mam nadzieję, że ten czas jest naprawdę bliski, bo tym razem to już nie mówię ja, tym razem to mówi przewodniczący składu sędziowskiego Sądu Okręgowego w Warszawie, że jest wiele dowodów w tej sprawie, że ci ludzie łamali prawo i że skalę tego łamania prawa, skalę popełnionych przez nich nadużyć i przestępstw powinien dostrzegnąć proces. Ale powinien się odbyć ten proces. Więc mam nadzieję, że niebawem rzeczywiście będziemy świadkami epokowego wydarzenia, jakim byłoby posadzenie na ławie oskarżonych byłego prezydenta Polski. Miałem jednakowo zacząć od sprawy księdza Jerzego. Ja do tej historii z Komorowskim i z innymi wrócę jeszcze, jak państwo pozwolicie. Natomiast ksiądz Jerzy, to jest temat absolutnie wyjątkowy. Nie chodzi o to, by przekonywać państwa, że ta zbrodnia wyglądała zupełnie inaczej, bo przecież wyglądała zupełnie inaczej. Nie wiem, co państwo wiecie na temat tej sprawy, najgłośniejszej, zarazem najbardziej tajemniczej zbrodni PRL. Być może niektórzy z państwa wiedzą to, że ksiądz Jerzy zginął 19 października, że zabili go 4 oficerowie Służby Bezpieczeństwa, 3 na miejscu, 4 nimi kierował, że ksiądz Jerzy jest męczennikiem naszych czasów.
To ostatnie jest oczywiście prawdą, to wcześniejsze niezupełnie prawdą, bo ksiądz Jerzy zginął w innym czasie, w innych okolicznościach. Jego męczeństwo było wielokrotnie większe niż nam się mówi. Prawdy o tej zbrodni nie poznaliśmy do dziś. Nie poznaliśmy na przykład wątku rosyjskiego, udziału Rosjan w tej sprawie. Nie poznaliśmy wielu, wielu innych aspektów. Ale chciałbym w tym miejscu opowiedzieć Państwu o tym, co się wydarzyło na kanwie tej zbrodni. Prokurator Andrzej Witkowski, z którym mam zaszczyt się przyjaźnić, jest bardzo bliski udowodnienia, jak to było naprawdę. Musi jednakowoż otrzymać swoje śledztwo do dokończenia, a to jest bardzo trudne. Dlaczego trudne, to powiem o tym za chwilkę. Działa tutaj bardzo wiele sił, by do tego nie dopuścić, z bardzo różnych stron. Andrzej Witkowski mówi, że 6 miesięcy i pokaże Polakom prawdę, pokaże Polakom udział rosyjski w tej zbrodni. On chciał widzieć na obie oskarżonych Kiszczaka i Jaruzelskiego. Chciał postawić wiele, wiele innych w tej sprawie na ławie oskarżonych. Dotąd się to nie udało, ale myślę, że dziś jesteśmy tego bliscy. Tak może bliscy jak nigdy dotąd. Co jednakowoż chciałbym Państwu w tym miejscu powiedzieć szczególnie o tej sprawie. Otóż byłem kilka lat temu w Ostrołęce na takim spotkaniu z maturzystami, którzy zostali spędzeni do kina. Zmuszono ich do tego, by przyszli. No, przyszli, lepsze to niż klasówka. Ale na drugą godzinę, gdy już być nie musieli, rozmawialiśmy już tak swobodnie, bo oni już zostali z własnej woli. Połowa wyszła, połowa została. Te 200 osób, była bardzo miła rozmowa. Jednakowoż w pewnym momencie taki młody człowiek mówi, no mówi pan tutaj ciekawe rzeczy, ale tak naprawdę to jest tylko ciekawostka, bo to jest historia, było, minęło. To jest dla nas tak istotne, jak woje Mieszka I. Dziś nie ma to wpływu na nasze życie, no bo jaki wpływ ma ta sprawa? Ja przekonywałem tego młodego człowieka, że ta sprawa ma wpływ na nasze życie, na to, co tu i teraz, bo nie jest historią, tylko jest czymś, co wciąż trwa. Spróbuję Państwa przekonać, że ta sprawa nie jest historią, tylko jest czymś, co wciąż trwa. 30 października 1984 roku ogłoszono o wydobyciu z nurtu Wisły księdza Jerzego Popiełuszki, z ciała księdza Jerzego Popiełuszki, oficjalnie ogłoszono, bo tak naprawdę te zwłoki wydobyto 4 dni wcześniej, to była wielka mistyfikacja, jak będzie Państwa wola, to opowiem o tym szerzej. Natomiast tego dnia ogłoszono, że ksiądz Jerzy został odnaleziony. I tego dnia Mazowiecki i Geremek, wielkie autorytety III RP, za pośrednictwem Mieczysława Rakowskiego, spotykają się z generałem Kiszczakiem i Wojciechem Jaruzelskim, siadają do stołu i przeprowadzają 5-godzinną rozmowę. To jest rozmowa w duchu rozmowy Bogusława Radziwiłła z Andrzejem Kmicicem. Polska to wielkie czerwone sukno, trzeba rwać, żeby jak najwięcej w rękach nam zostało. Skąd my wiemy, że taka rozmowa była i skąd my wiemy, że taki miała przebieg? Otóż Andrzej Witkowski dotarł do zapisu tej rozmowy, bo generał Czesław Kiszczak nagrywał wszystkich i zawsze w tym momencie można by powiedzieć, że w jakiejś mierze poprzez to nagranie, poprzez to, że udało się do tego nagrania dotrzeć, nie zostało zniszczone, w jakiejś mierze oskarżył samego siebie. Zapis tego nagrania jest w utajnionym śledztwie prokuratora Witkowskiego dotyczącego tej sprawy. W ciągu tych 5 godzin rozmów padały właśnie takie słowa, że zostawiamy tę sprawę, nigdy nie będziemy wyjaśniać sprawy księdza Jerzego Popiełuszki, żeby pan Kiszczak i pan Jaruzelski się nie martwili, idźmy do przodu, dzielmy to Polskę między siebie. Nie padały takie słowa wprost, to była okrągła rozmowa, to były okrągłe słowa, okrągłe zdania, ale to wynikało z tej rozmowy. Zostawiamy pewne sprawy, nie będziemy do nich wracać, także do tej zbrodni. To już za nami, teraz idźmy dalej, razem, ramię w ramię. Polacy nigdy się nie dowiedzieli o tej rozmowie, o innych rozmowach, które miały miejsce w następnych latach, roku 85, 6, 7. Dowiedzieli się tylko o Magdalence, o okrągłym stole. Nie dowiedzieli się, że tak naprawdę bardzo wiele rzeczy z tego, co istotne, a może nawet najistotniejsze, ustalono na długo przed okrągłym stołem. A zaczęło się to od śmierci księdza Popiełuszki. Można by rzec od tego dnia, gdy ksiądz Jerzy został oficjalnie ogłoszony o jego wydobyciu z nurtu Wisły. Jego rzekomi przyjaciele, bo Mazowiecki, Geremek mówili, że byli przyjaciółmi księdza Jerzego, z tymi, którzy wydali wyrok śmierci na niego, z Kiszczakiem Jaruzelskim, usiedli do stołu i dzielili między siebie Polskę. Skąd my wiemy o tym, że Kiszczak z Jaruzelskim wydali na niego wyrok śmierci? Andrzej Witkowski zdobył na to niepodważalne dowody. To jest prokurator, który oskarżał w 300 sprawach o zbrodnie. Wszystkie 300 wygrał, nigdy nie poniósł procesowej porażki. Jest tylko jedna sprawa, która nie pozwolono mu dokończyć. Właśnie ta sprawa. Tu muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli mówię, że
Andrzej Witkowski, to tak naprawdę mam na myśli 12 osób, bo on kierował 11-osobowym zespołem śledczym, w skład którego wchodziło kilku prokuratorów, kilku biegłych, którzy robili kwerendę akt archiwalnych i kilku policjantów. To był zespół profesjonalistów. Ich nie interesowała polityka. Oni podchodzili do tego zabójstwa, do tej najgłośniejszej i zarazem najbardziej tajemniczej zbrodni PRL, jak po prostu do zbrodni. Patrzyli, czy pewne sprawy, to co ustalono w procesie toruńskim, się zgadza, co się nie zgadza. Po prostu podchodzili do tego fachowo, profesjonalnie, na zimno. I od początku nic im się w tej sprawie nie zgadzało z tym, co orzeczono w procesie toruńskim. Więc ten zespół fachowców odkrył, że na miejscu zbrodni byli oficerowie Wojskowej Służby Wewnętrznej w liczbie 6. Poznano ich nazwiska. Grupa Witkowskiego przesłuchała tych ludzi, oni byli z Bydgoszczy. 3 z tych osób zadeklarowały, a był to rok 91, że powiedzą prawdę o tej zbrodni, ale mówią do Witkowskiego i do jego kolegów prokuratorów, jeden z tych ludzi powiedział takie słowa: czy pan wie, na co pan się porywa? Czy pan, ktoś za panem stoi? Czy nie jest pan sam? Witkowski powiedział: oczywiście, stoi za mnie majestat Rzeczpospolitej. Ten człowiek tylko się roześmiał. Pan nie wie, o czym pan mówi. Niech pan nam pokaże, że ktoś za panem stoi. Witkowski pojechał do swoich przełożonych, do ministra sprawiedliwości, pana profesora Chrzanowskiego, jego zastępcy Stanisława Iwanickiego, i rzeczywiście państwo polskie pomogło. Tydzień po tym spotkaniu Witkowski już był odsunięty od tego śledztwa. Minęło 13 lat, nic się w tej sprawie nie działo, przepraszam, minęło 10 lat, do roku 2001, aż powstał Instytut Pamięci Narodowej. Opinia publiczna domagała się, by prokuratura przywrócić do tego śledztwa. Tak się stało. Na początku odkrył, że wszystkie dokumenty zniszczono, zniszczono dowody. Od początku zaczynał swoje śledztwo, prowadził je 3 lata. W roku 2004 był prawie gotowy iść do sądu. Prawie. Dlaczego prawie? Dlatego, że zaczynał rozumieć, że znowu ktoś będzie mu próbował odebrać to śledztwo. Po czym to widział? Z jego zespołu śledczego zaczęto mu zawierać prokuratorów. Mówiono: nie tylko sprawa księdza Popiełuszki wymaga wyjaśnienia. Niech pan przekaże tego prokuratora do innej sprawy, tamtego jeszcze do innej. I tak mu odbierano jednego po drugim. W efekcie został sam z kierowcą. Potem odebrano kierowcę, został sam i cały czas szedł do przodu. W końcu dociążono go innymi śledztwami, mówiąc: panie prokuratorze, pan się w jakiś sposób zafiksował na tym śledztwie. Tak to mówił do niego naczelnik pionu śledczego IPN, profesor Kulesza, i jego przełożony szef IPN, profesor Kieres. Niech pan zajmie się też innymi śledztwami, nie tylko sprawa księdza Popiełuszki jest ważna. Witkowski więc zajmował się tymi innymi sprawami i jednocześnie sprawą księdza Popiełuszki i cały czas szedł do przodu. Prawie nie spał 20 godzin na dobę i cały czas szedł do przodu. Nie mogli go zatrzymać, więc mu to śledztwo w październiku 2004 roku odebrali po raz drugi. Od tamtej pory akta były przewożone z jednego miejsca na drugie, z Warszawy do Torunia, z Torunia do Katowic i tak sobie krążyły. 32 lata od zbrodni, to śledztwo, nie wiem czy państwo wiecie, wciąż trwa. Ono nie zostało formalnie zamknięte. Jeżeli mówię, że trwa, to mam na myśli stan faktyczny, bo nic się w tej sprawie nie dzieje. Od lat nie przesłuchano ani jednego świadka, nie zbadano ani jednego dokumentu źródłowego. Po prostu śledztwo jest zamrożone, ale nie zostało zamknięte. Bo nikt, kto zapozna się z aktami tej sprawy, nie ma odwagi, by z jednej strony to śledztwo zamknąć, bo wie, że kiedyś może za to odpowiedzieć. To nie byłaby odwaga, to by było coś strasznego, gdyby to śledztwo zamknięto, ale każdy, kto się zapozna, nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności zamknięcia tej sprawy, bo przecież widzi, że to jest śledztwo otwarte, które jest bliskie zakończenia, więc nie można go zamykać. A jednocześnie nikt nie ma odwagi, żeby tą sprawę dokończyć puentą, czyli procesem sądowym. Ja pamiętam, jak całkiem niedawno, bo 2 lata temu, Sławomir Cęckiewicz dość tak, bym powiedział, z lekkim dystansem wypowiadał się o śledztwie Witkowskiego. Mówił o tym, że no tu pewne tezy Andrzeja, prokuratora Witkowskiego, trzeba jeszcze spokojnie zbadać, bo nie wszystko się potwierdza. Ja na przykład o pewnych aspektach w ogóle nie słyszałem. Tak się lekko dystansował. Z jaką radością usłyszałem i przeczytałem jego wypowiedzi z października tego roku, gdy już w tej chwili, jako ktoś, kto może z ramienia ważnej postaci IPN zapoznawać się z pewnymi rzeczami, choć jeszcze nie ze wszystkimi, nie z tymi, które są w pewnych miejscach ulokowane tego śledztwa, między innymi w zbiorze zastrzeżonym, jak mówił z wielkim entuzjazmem, to co odkrył Witkowski, możecie państwo znaleźć te wypowiedzi w internecie, to co odkrył Witkowski, to jest porażające, to jest szokujące. Jestem pod wielkim wrażeniem profesjonalizmu tego człowieka, jego zespołu śledczego. W życiu nie widziałem lepszej roboty. To jest niesamowite, do czego ten zespół doszedł. Możecie państwo znaleźć te wypowiedzi w internecie z 2004
2016 roku, z października, Sławomira Cęckiewicza, który dwa lata wcześniej lekko się do tego dystansował. Dystansował się, bo nie wiedział w wielu aspektach tej sprawy. Proszę Państwa, o co chodzi w tej sprawie? Nie chodzi o tylko, słowo tylko biorę w cudzysłów, wyjaśnienie wszystkich okoliczności śmierci, zbrodni popełnionej na księdzu Jerzym. Chodzi przede wszystkim o wyjaśnienie tego, co na kanwie tej zbrodni zrobiono, o tym, kto z kim zawierał pakty i układy, jakie były ustalenia. Nie bez przyczyny ksiądz Stanisław Małkowski mówi o tej zbrodni, zbrodnia założycielska III RP. Dlatego, że można by rzec nad tym umęczonym ciałem w przenośni księdza Jerzego, nad umęczonym ciałem, bo przecież te zwłoki były gdzie indziej, ale tego dnia, gdy to ciało wydobyto, ci, którzy mienili się jego przyjaciółmi z tymi, którzy wydali na niego wyrok śmierci, siedzieli przy stole i rozmawiali, dzielili Polskę niczym tort. I dlatego ksiądz Małkowski nazywa tę zbrodnię zbrodnią założycielską III RP i nie jest w tym odosobniony. Innymi słowy, jeżeli będzie nam dane poznać wszystkie aspekty tego śledztwa, to zobaczycie Państwo, na czym powstała III RP, jakie były fundamenty, kto z kim zawierał pakty i układy, ile dokonano zbrodni, ilu nieszczęść. Wspomnę tylko choćby o jednej, jak dwóch milicyjnych płetwonurków przyznało się po 20 latach Witkowskiemu, że wydobywali zwłoki księdza Popiełuszki w innym czasie niż to zeznali w Toruniu, w innym miejscu, w innych okolicznościach. Wszystko było inaczej. Oni się przyznali, bo on zdobył dowody, więc oni nie bardzo mieli wyjście się nie przyznać. W ciągu jednego miesiąca giną w wypadkach jeden po drugim. Ktoś powie przypadek, ale nie ma takich przypadków. W tej historii było więcej takich tak zwanych przypadków, które nie były przypadkami. Proszę Państwa, wiele osób bardzo zabiega, by tę sprawę jak najszybciej przywrócić Witkowskiemu, ale jednocześnie jest straszliwy opór. Ja Państwu powiem, z czego ten opór wynika. Pamiętam, jak w roku 2005 pierwszy raz rozmawiałem na ten temat z Jarosławem Kaczyńskim. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wtedy wybory. Jarosław Kaczyński nie był premierem, premierem był Marcinkiewicz, ale był prezesem. Umówiłem się na spotkanie. Był po lekturze mojej pierwszej książki, Kto naprawdę go zabił, o tajemnicy śmierci księdza Jerzego. Mówi, że przeczytał ją w jedną noc. I mówi do mnie tak: panie Wojciechu, ja cenię Witkowskiego. Wiem, że to jest bardzo porządny, uczciwy prokurator. Ale ludzie, którym ufam, porządni ludzie, mówią, że ciąży na nim taki pewien lekki rys mitomanii. Ja mówię: panie prezesie, proszę to bardzo dobrze sprawdzić. Proszę sprawdzić tych ludzi, którzy to panu mówią, czy oni naprawdę zasługują na pana zaufanie. Prezes Kaczyński obiecał mi, że to sprawdzi. Minęły dwa lata i w latem 2007 roku już premier Kaczyński zaprosił mnie i Witkowskiego do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie i odbyliśmy taką rozmowę, w trakcie której premier Jarosław Kaczyński mówi do Andrzeja Witkowskiego: panie prokuratorze, strasznie mi na pana temat oszukano. Oszukali mnie ludzie, którym ufałem, niegodni zaufania. To pokazał czas. Dziś wiem, że jest pan jedynym człowiekiem, który może wyjaśnić tę sprawę i przywrócić Polakom prawdę o tej zbrodni i nie tylko o tej zbrodni. Andrzej Witkowski, bardzo mocno wzruszony, powiedział: panie premierze, dziękuję w imieniu własnym, w imieniu służby. Jarosław Kaczyński nie zdążył spełnić swojej obietnicy przywrócenia tego śledztwa, bo za chwilę przejęła władzę Platforma Obywatelska. Ale dzisiaj jest na to wielka szansa. Ja powiem Państwu, z czego, jak sądzę, tak domniemywam, a są to domniemania oparte o bardzo mocne podstawy, trwa odciąganie tego. Otóż pamiętam, jak w roku 2005, jako dziennikarz Telewizji Polskiej, pojechałem do dyrektora Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Andrzeja Przekazińskiego, który był przyjacielem księdza Popiełuszki. Proszę o wspomnienie o księdzu. On mówi: dobrze, ale niech pan wyłączy kamerę. Wyłączał tę kamerę, on mówi: niech pan zostawi tę sprawę. Będziecie robić tutaj jakąś sensację, zablokujecie beatyfikację Jurka. Ja tak bym chciał doczekać beatyfikację mojego przyjaciela. Po co to robicie? Czemu szukacie sensacji? Ja przekonywałem się do Andrzeja, że nikt nie szuka sensacji, że chodzi tylko o prawdę. Ksiądz Jerzy w każdej homilii mówił o prawdzie, że prawda wyzwala, że to jest to, do czego człowiek powinien dążyć każdą cząstką swojej istoty, że tak naprawdę prawda wyzwala, to jest prawda, to jest wolność i trzeba po prostu bronić tej prawdy, dociekać jej, tak jak każdy tylko potrafi. Zostaliśmy przy swoich zdaniach, ja przy swoim, ksiądz Andrzej przy swoim zdaniu. I dwa lata później IPN publikuje dokumenty, z których wynika, że ksiądz Andrzej Przekaziński był współpracownikiem SB i donosił na księdza Popiełuszkę. Nie chodziło mu zatem o prawdę, nie chodziło mu o beatyfikację, chodziło mu o swoją skórę. Proszę Państwa, dziś twierdzę to, trwają podobne zabiegi, mam wrażenie, że z podobnych stron.
Żeby to Państwu wyjaśnić, opowiem o pewnej historii i pewnym człowieku, o którym wspomnę za chwilę nieco dłużej. Major Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Tomasz Budzyński, kiedyś dyrektor, szef delegatury ABW w Lublinie, jednej z większych, któremu podlegała ochrona kontrwywiadowcza z Białorusią i Ukrainą. Mieliśmy przez wiele lat kontakty, potem na 7 lat straciliśmy ten kontakt. Opowiem, jak to się odbyło, ale najpierw chciałbym opowiedzieć o pewnej historii dotyczącej tegoż oficera Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. On kiedyś był po drugiej stronie mocy, po złej stronie mocy, sam to tak nazywa. I w roku 2004 zgłasza się do niego ksiądz arcybiskup Życiński, który Tomasz wtedy dokładnie awansował na szefa ABW w Lublinie i prosi go na obiad, przychodzi na ten obiad, padają słowa: mam nadzieję, panie Tomaszu, jest już skrócenie dystansu, panie Tomaszu, że nie będzie z panem żadnych problemów, z pańskim poprzednikiem nie miałem najmniejszych kłopotów, nie chciałbym mieć także z panem. Tomasz Budzyński odpowiada: nie będzie problemów, ekscelencjo, nie będę robił problemów. Był, jak mówię, po złej stronie mocy, więc tak się spotykali, rozmawiali o wielu sprawach, aż któregoś razu ksiądz Życiński prosi go, by sprawdził, kto na stronie kurii arcybiskupiej zamieścił wpis dotyczący księdza biskupa Cisło, zastępcy Życińskiego, bo ktoś zamieścił tam wpis, że był to agent SB pseudonim Rzymianin, który donosił na kolegów księży i niszczył im życie. Tomasz niestety był po tej drugiej stronie w tamtym czasie. Skontaktował się z zaprzyjaźnionymi służbami włoskimi. Czasami służby specjalne różnych państw robią sobie takie przysługi. I poprosił o sprawdzenie, kto nadał ten mail, bo okazało się, że ta informacja została wysłana z kawiarni internetowej w Rzymie koło Watykanu. Nieszczęśnik ksiądz, bo on to zrobił, nie wiedział, że gdy nadawał tę informację z kawiarni internetowej, nie jest anonimowy, bo był tam system wewnętrznych kamer. Jeżeli zatem znano godzinę nadawania, no to już wiedziano kto. Można było wysłać nawet zdjęcie tego księdza. To zdjęcie dostał Tomasz Budzyński, zaniósł do księdza Życińskiego, biskupa. Ksiądz biskup spojrzał od razu, poczerwieniał, rozpoznał tego księdza. Tomek, jak później opowiadał, mówi: coś mnie tknęło, zapytałem go: księże arcybiskupie, co będzie teraz z tym księdzem, co będzie z tym człowiekiem? Ksiądz arcybiskup odpowiedział: panie Tomaszu, a co wy byście zrobili, jakbyście w swojej firmie zlokalizowali kreta? Jednym słowem, Tomasz zrozumiał, że ten ksiądz będzie zniszczony, że jego los jest już losem przesądzonym. I to był, jak mówi, dla niego taki jeden z pierwszych momentów przebudzenia, bo księdza arcybiskupa Życińskiego nie interesowało to, czy to jest prawdziwa informacja, czy jego prawa ręka, zastępca, ksiądz biskup Cisło, biskup przecież do dziś, jest agentem SB, czy nie jest, czy niszczył kolegów księży, czy nie niszczył. Nie interesowało go, ile cierpienia z tego wyniknęło, interesowało go tylko jedno: ktoś miał ujawnić prawdę. Proszę Państwa, mówię o tym w kontekście księdza Jerzego dlatego, że niestety wiele tych blokad, mówię to jako członek społeczności katolickiej, jak pewnie z wielu spośród Państwa, czuję się częścią Kościoła katolickiego i dlatego osobiście jest mi bardzo przykro, ale takie są fakty. Prawdę trzeba mówić, że wiele z tych blokad idzie niestety z tej strony. Są osoby, są wpływowe osoby, które boją się tej przeszłości, bo dla nich przeszłość nie jest przeszłością. I dlatego używają dziś argumentu jakiego? Zostawmy tę sprawę do momentu zakończenia kanonizacji księdza Jerzego. Nie beatyfikacji, bo ksiądz jest już po beatyfikacji. Dziś się mówi: zostawmy to do zakończenia kanonizacji. Nie wiemy, czy ta kanonizacja nastąpi za rok, za 5 lat, nie wiemy kiedy, więc odwlekajmy to. Jak najdłużej odwlekajmy. W międzyczasie umrą kolejni świadkowie, może umrze także Witkowski, oby żył jak najdłużej, ale nikt z nas przecież tutaj nie będzie żył wiecznie. Nie jest już człowiekiem młodym, jest prokuratorem w stanie spoczynku od roku. Można go przywrócić do służby, ale z każdym rokiem będzie to trudniejsze. Więc w tej chwili idzie gra na takie odwlekanie. Idą naciski, niestety, z tej strony, o której powiedziałem, na osoby rządzące, by nie dotykać tej sprawy, a przynajmniej odwlec ją. Ja zamieściłem na swojej stronie petycję, podpisałem kilkanaście tysięcy osób, kibice na Jasnej Górze, kilkadziesiąt tysięcy podpisów, wiele innych petycji, wiele autorytetów zaangażowanych w to, by tę prawdę jak najszybciej wyjaśnić. Ksiądz Stanisław Małkowski odbył rozmowy w 4 oczy z bardzo wieloma osobami, najważniejszymi ludźmi w Polsce, z prezydentem Andrzejem Dudą, z premier Beatą Szydło, z Jarosławem Kaczyńskim, ze Zbigniewem Ziobro. Każdy z tych ludzi powiedział: tak, księże, tak, prawda będzie wyjaśniona, Andrzej Witkowski dostanie swoje śledztwo,
Ale jeszcze nie teraz. Ksiądz Smołkowski jako przyjaciel księdza Jerzego wie, że tutaj nie można odwlekać. Tu nie ma czasu, bo każdy miesiąc to jest miesiąc dla tej sprawy stracony. Może się okazać, że w pewnym momencie będzie to już niemożliwe. Więc poszedł też do ojca Tadeusza Rydzyka z prośbą. Ojcze, weź, niech ojciec weźmie to na antenę Radia Maryja. Niech na antenie Radia Maryja ludzie się dowiadują tej prawdy dzień po tygodniu, dzień po dniu. Jak najwięcej audycji. Ojciec dyrektor by tak przytulił po ojcowsku. Jak mi mówi ksiądz Małkowski, mówi, księże, Stasiu, ja tej sprawy póki co wziąć na ten Radia Maryja nie mogę, dlatego że gdybym to zrobił, to w krótkim czasie nie mam nie w tym radiu i nie ma tego radia. Innymi słowy, pokazuję Państwu, ilu to jest den, jak to jest trudna sprawa, jak wiele osób się boi tej sprawy. Nie bez przyczyny Sąd Najwyższy dotknął, próbował wyjaśnić rolę Waldemara Chrystowskiego, kierowcy księdza Popiełuszki, który był agentem SB i go zdradził. Ja miałem proces z Chrystowskim. Sędzia orzeka, że prawdę o tym, kim był Chrystowski, ocenia historia. Dziś to nie można tego rozstrzygnąć. Dlaczego? Dlatego, że Sąd Najwyższy nie uzyskał zgody na zapoznanie się z dokumentami Chrystowskiego, które są w zbiorze zastrzeżonym. Sąd odesłał nas do historii, mówiąc, prawdę o Chrystowskim orzeknie historia. Ja pytałem prawników, sędziów, których znam, różnych ludzi, czy znają inną sprawę, w której sąd powiedziałby, niech to rozstrzygnie historia. Powiedzieli mi, że nie ma takiej drugiej sprawy. To jest wyjątkowa sprawa. Pokazuję Państwu, jak ona jest trudna. Są wspaniali kapłani, są wspaniali biskupi, którzy chcą tej prawdy. Ksiądz arcybiskup Dzięga, biskup szczecińsko-kamieński, jest wielu innych. Ale jest tutaj podział. Jedni mówią, wyjaśniajmy to jak najszybciej, inni mówią, odkładajmy to, to przynajmniej do kanonizacji. Więc trwa ten podział i nie wiadomo, dokąd to doprowadzi. Ja bym bardzo chciał, żeby to pokolenie, które jeszcze pamięta księdza Jerzego, poznało prawdę, żeby to nie była taka prawda, która przechodzi gdzieś z ojca na syna, z syna na wnuka i dopiero gdzieś, nie wiem, moje dzieci albo moje wnuki poznają tę prawdę. Ja bym chciał, żebyśmy my teraz, to pokolenie, które jest, poznało tą prawdę. Zwłaszcza, że są osoby, są decydenci, którzy także chcą tej prawdy, którzy, wiem, bo usłyszałem tutaj Jarosława Kaczyńskiego na własne uszy w roku 2007, że on jest wielkim zwolennikiem wyjaśnienia tej sprawy. Rozumiem, że jeżeli przez ten rok od objęcia rządów dotąd się to nie stało, to dlatego, że trwają jakieś naciski, żeby to odkładać. Proszę Państwa, mam nadzieję, że jednakowoż stanie się tak, że teraz, za kadencji tego rządu, zobaczymy całą prawdę, a wtedy ja gwarantuję Państwu jedno, że ziemia w Polsce zatrzęsie się na dobre, bo nie ma drugiej takiej sprawy, w której byłoby tyle tajemnic zawartych przez tyle lat, w której byście Państwo zobaczyli prawdziwą twarz wielu tak zwanych autorytetów, tych mazowieckich, Geremków, Michników, wielu, wielu innych. Byście zobaczyli te pakty, układy, byście zobaczyli, jak pewnych ludzi lansowano, jak zaciemniano tą prawdę, jak niszczono tych, którzy jej dociekali. To jest niesamowita historia. Wszystko, co w tej historii najważniejsze, jest dopiero przed nami. Ja wierzę w to głęboko. To jest coś więcej niż nadzieja, to jest głębokie przekonanie, że jak nie teraz, to kiedy? Jak nie ci ludzie, którzy teraz rządzą, to którzy? Że my, jak tu jesteśmy, jesteśmy bardzo blisko tej prawdy, zwłaszcza, że Witkowski powiedział publicznie, dajcie mi to śledztwo na 6 miesięcy, tyle mi potrzeba, żeby je dokończyć. Jeżeli go nie dokończę, to zamilknę na zawsze, nigdy o tym już nie powiem ani słowa, ale jeżeli pozwolicie mi, zaufacie mi na 6 miesięcy, to ja pokażę Wam wszystko, całą prawdę, rolę GRU w tej zbrodni, rolę Kiszczaka Jaruzelskiego, choćby ten fakt, proszę Państwa, przecież oni mieli usiąść na ławie oskarżonych. Nie usiądą, są już na innym sądzie, czy też po innym sądzie, ale przecież poza tą sprawiedliwością niebiańską, przecież Witkowski, ten wspaniały prokurator, uczciwy człowiek, wspaniały katolik, który każdego dnia przystępuje do mszy świętej i każde swoje działanie odnosi do Pana Boga, chciał tak po prostu po ludzku, tak, żeby pokazać zło. Tu nie chodziło nawet o karę czy nie karę, tylko żeby zło nazwać złem. To tak naprawdę było kluczowe. A w przypadku tych dwóch ludzi, oni już przed sądem nie staną tutaj. Więc proszę Państwa, wierzę w to głęboko, że jesteśmy bardzo blisko. 6 miesięcy, jeżeli Andrzej Witkowski dostanie zaufanie na 6 miesięcy, to bardzo szybko dowiemy się całą prawdę o fundamentach III RP. Ja wspomniałem Państwu na początku o drugiej historii, o sprawie z Komorowskim. To jest historia, której ładunek jest oczywiście inny, ale przecież nie mniejszy, bo rzecz dotyczy prezydenta. Sprawa księdza Jerzego Popiełuszki jest dla mnie najważniejszą sprawą, nawet nie jest sprawą dziennikarską, jest czymś znacznie więcej.
Jako młody chłopak mieszkałem przy tym kościele, przy ulicy Stołecznej, dzisiaj Popiełuszki. Chodziłem na tę mszę kilka razy w tygodniu księdza Jerzego, idąc do liceum Stefanii Sępołowskiej na warszawskim Żoliborzu. Wstępowałem do tego kościoła o 7 rano. Ksiądz Jerzy zawsze miał coś od siebie do powiedzenia, takiego ciepłego, serdecznego. Zapamiętywało się każde jego kazanie czy każdą homilię. To nie był ksiądz, który nie mówił z serca, on zawsze mówił z serca. Jakby mógł Państwu opowiedzieć o tym, co, jak wspominali księdza Jerzego ludzie mu najbliżsi, ludzie, którzy zeznawali w procesie Witkowskiego, a tam zeznawało 2000 osób, ludzie, z którymi się ksiądz Jerzy przyjaźnił, ale także jakby mógł poprzez wspomnienie takie osobiste, na przykład poprzez relacje mojej mamy świętej pamięci z księdzem Jerzym, to ja bym księdza Jerzego scharakteryzował jednym zdaniem, że ksiądz Jerzy to był człowiek, który zawsze miał czas, nigdy się nie spieszył. Nie wiem, jak to robił. Ja jak na załączonym obrazku przyjechałem do Państwa spóźniony, przegrywam walkę z czasem. Ksiądz Jerzy zawsze miał czas. Ja pamiętam, jak kiedyś moja mama poprosiła go o rozmowę. Ksiądz Jerzy powiedział, idę teraz na mszę świętą, ale pani koniecznie poczeka po mszy, porozmawiamy tyle, ile będzie trzeba. On nigdy nikomu, to wynika z relacji jego przyjaciół, nie powiedział, nie mam czasu. On nie znał takiego zdania, nie mam czasu. Więc to jest chyba zdanie, które najlepiej charakteryzuje księdza Jerzego, że to był po prostu dobry człowiek, który ujmował się za tymi, za którymi nikt się nie ujmował. To był dobry człowiek, który był głosem tych, którzy nie mieli prawa głosu. I po prostu człowiek, który nigdy nie przeszedł obojętnie obok drugiego człowieka. A później oczywiście dorabiano mu twarz, tak, że niektórzy mówili nawet, zajmował się polityką, no to niech ma za swoje. Ksiądz nie powinien mieszać się do polityki. To nie był ksiądz, który mieszał się do polityki, czy nie mieszał. Inna sprawa, dlaczego ksiądz nie ma prawa, tak? Ksiądz Skarga, wielu, wielu innych. Dlaczego? Są takimi samymi obywatelami jak my. Życie publiczne jest tak samo dla nich ważne. Ale pomijając nawet ten aspekt, to był przede wszystkim dobry człowiek i prawdziwy kapłan. Jeden z tych, których każdy z nas, jakich każdy z nas chciałby mieć na przykład w takim momencie, gdy będziemy umierać, czyli w tym najważniejszym momencie naszego życia, bo jak wiadomo, śmierć jest częścią życia, jest najważniejszym momentem naszego życia. Proszę Państwa, więc myślę, puentując ten, jak będą pytania dotyczące tego czy innych wątków, to wrócimy do tego. Państwo będziecie pytać o co tylko chcecie, ja jeżeli będę potrafił, to będę odpowiadał. Natomiast chodzi o to, żebyście Państwo wiedzieli, że wszystko, co w tej sprawie najważniejsze, jest przed nami. Jeżeli poznamy tę prawdę, to będzie to prawda porażająca, nie tylko dotycząca aspektów, słowo tylko biorę w cudzysłów, bo przecież to nie jest tylko, to jest aż, ale wybaczcie Państwo, że powiem w cudzysłowie tylko, nie tylko dotycząca aspektów okoliczności śmierci księdza Jerzego, ale wychodząca daleko poza tą śmierć, wychodząca właśnie na te pakty, układy, na te różne więzi, które zostały zawiązane. Żeby Państwu pokazać, jakie są to więzi, na jednym choćby przykładzie. Pamiętam, jak któregoś razu moi dawni koledzy dziennikarze, śledczy, dziś PR-owcy, którzy obracają milionami, bo dziennikarze jak można odciągać od śledztw? Można ich niszczyć, można ich zamykać do więzień, można ich tak osaczyć procesami, że mają dość i odchodzą z zawodu albo nie zajmują się dziennikarskimi śledztwami. Ale jest metoda prostsza, można ich po prostu kupić. Jakbyście Państwo popatrzyli na początek lat 90., kto był w dziennikarstwie śledczym, to zobaczycie, że prawie nikt już nie został. A zobaczcie, kto prowadzi największe agencje public relations w Warszawie, w zasadzie od kilkunastu lat. Zobaczcie na mojego serdecznego kolegę z dawnych lat, Rafała Kasprowa, z którym pisał piękne artykuły o Kwaśniewskim w Cetniewie z rosyjskim Małganowem. Rafał Kasprow od wielu, wielu lat ma świetną firmę NDI Solution. Jego pierwszymi klientami byli ci, których kiedyś opisywał. No bo zamiast zarabiać, jak dziennikarze śledczy świetnie zarabiają, tak? Powiedzmy 7, 8 czy 10 tysięcy miesięcznie, kapitalne zarobki, lepiej zarabiać 100 czy 150 tysięcy miesięcznie, tak? I nie mieć procesów, i nie mieć kłopotów, no ale jest to przejście na drugą stronę zła. I tak wielu niestety zrobiło. Więc moi byli koledzy dziennikarze śledczy mówią do mnie, że muszę odbyć pewne spotkanie. Nie mówią z kim, ale mówią, że dla swojego dobra powinien na to spotkanie iść. Idę zatem. Kto na mnie czeka? Premier Józef Oleksy. Ja go widywałem w Zaborek. Jak będzie czas i wola Państwa, to opowiem, co to za niezwykłe miejsce, w którym spotykał się cały konglomerat dziwnych postaci, służb tajnych i nie tylko służb tajnych, bo w tym konglomeracie tych dziwnych postaci pojawiali się także skądinąd bardzo zacni kapłani. Ksiądz arcybiskup Łódź, ksiądz Dyryk, z którym się bardzo przyjaźnie. No, żeby o tym powiedzieć, to wytłumaczyć, no to zajmie to nam troszkę więcej czasu,
ale będziecie Państwo chcieli, to wrócimy do tego wątku. Jednym słowem, to było takie miejsce, gdzie spotykali się ludzie zacni i całkowicie niezacni, uczciwi i absolutnie nieuczciwi. Zaborek koło Białej Podlaskiej, miejsce nad wschodnią granicą, miejsce, którego właścicielem był były rezydent polskiego wywiadu w Wiedniu, Marian Cypel, który zginął całkiem niedawno w dość dziwnych okolicznościach, zanim zdążył złożyć zeznania na moim procesie z Bronisławem Komorowskim i spółką. Więc proszę Państwa, Józef Oleksy, którego w tymże zaborku widywałem właśnie od czasu do czasu, zostałem zeskanowany, czy nie mam niczego do nagrywania, wiadomo, że sprzęt można mieć w długopisie, w zegarku, więc to wszystko mi zabrano i Oleksy mówi do mnie, że jeżeli nie powołam na świadka w moim procesie Bronisława Komorowskiego, to może uda mi się z tego wyjść, ale jeżeli go powołam, no to mój los jest w zasadzie przesądzony. Do tego sprowadzało się jego wystąpienie. Ja w tym momencie zrozumiałem, że choćby nawet nie chciał, to i tak powołał Komorowskiego, bo byłem zdeterminowany. To już był ten moment, w którym ja wiedziałem, że jeżeli ktoś mi tak mówi, to ja muszę właśnie się uprzeć, muszę być zdeterminowany, żeby dociekać tej prawdy. To był rok 2014 lub 13 chyba, końcówka 13. Więc w tamtym czasie ze wszystkich sił dążyłem do tego, by Komorowskiego wezwać na świadka. Jak Państwo być może wiecie, to się udało pierwszy raz urzędującego prezydenta wezwać na świadka w sprawie karnej. Na świadka, ale przecież Komorowski zawał pod odpowiedzialnością karną. To nie była konferencja prasowa, gdzie odpowiada się na miłe pytania prowadzącego dyskusję. Teraz pani, teraz pan, dobrze, kończymy konferencję. To nie był wywiad uzaprzyjaźnionego tak zwanego dziennikarza Tomasza Lisa, tylko to były twarde pytania o relacje ze szpiegami, o współpracę z przestępczą działalnością procywili. Do tego dojdę. Proszę Państwa, Józef Oleksy przychodzi w imieniu urzędującego prezydenta i żąda ode mnie, bym ja nie powoływał go na świadka, bo inaczej będę miał naprawdę poważne problemy. Ja, wychodząc z tego spotkania, zadałem sobie pytanie, jakie nici, jakie więzi łączą byłego komunistycznego premiera z urzędującym prezydentem, z byłym działaczem, czy też z byłym przedstawicielem solidarnościowej opozycji. Ile jest w Polsce jeszcze takich nici, o których my nie wiemy, nie widzimy, że ci ludzie grają tak jakby w jednej drużynie, tak? Były komunista Józef Oleksy i działacz Solidarności, opozycji solidarnościowej, prezydent Bronisław Komorowski. Ile w Polsce jest takich więzi, ile w Polsce jest takich nici, które powodują, że były premier komunista przychodzi jak chłopiec na posyłki w imieniu solidarnościowego prezydenta. Tak jakby to była jedna drużyna. Jakby oni rzeczywiście, mówiąc językiem potocznym, grali do jednej bramki. Żeby to wyjaśnić, żeby te wszystkie więzi przeciąć, pokazać Polakom, no musi być ujawnione to, co dotąd nie zostało ujawnione, a co mam nadzieję ujawnione niebawem będzie. Aneks do raportu WSI był zastrzeżony. Pokazać te wszystkie nici, przeciąć wreszcie tą przeszłość. Żeby ci ludzie nie mieli tego materiału, nie mogli szantażować tym, o czym opinia publiczna nie wie, a co oni znają. Bo oni przecież znają te zbiory, oni wiedzieli, co robią. Natomiast my Polacy tego wciąż jeszcze nie wiemy. Dlatego ja twierdzę, że trzeba to przeciąć jednym ruchem, pokazać jak najwięcej, odebrać im tą ich broń, te szantaże, te teczki, te wpływy nacisku. Proszę Państwa, Bronisław Komorowski, od niego zacząłem, chociaż kilka zdań. Nie jest już prezydentem, ale przecież ten człowiek całkiem niedawno w jednej z telewizji zapytany, czy jeszcze będzie kandydował na stanowisko na urząd prezydenta, powiedział, nie wykluczam, przecież nigdy nie mówi się nigdy. Proszę Państwa, jak usłyszałem te słowa, to mało z krzesła nie spadłem. Przecież ten człowiek od dawna powinien być w więzieniu. Ja mówię publicznie o Bronisławie Komorowskim od roku 2014, a więc wtedy, gdy był jeszcze prezydentem, że jest przestępcą, że popełnił wiele przestępstw, że jego miejsce jest w więzieniu. Jeżeli takie rzeczy mówi się urzędujący prezydencie i nie ma się dowodów, samemu popełnia się przestępstwo. Ja bym sobie nie pozwolił, mając tyle procesów, na mówienie takich rzeczy o Komorowskim, gdybym nie miał na to 100% dowodów. Dzisiaj odwaga staniała, ale w roku 2014 jakże trudno było powiedzieć o urzędującym prezydencie, że jest bandytą czy przestępcą. A ja to mówiłem, bez problemu Państwo możecie to zobaczyć na YouTube. Na przykład taka rozmowa z Witkiem Rusowskim w Nowym Jorku, która miała miejsce w grudniu 2014 roku i którą opublikowaliśmy w internecie. Ona w ciągu jednego miesiąca miała tak zwanych milion odsłon. Mówiłem to w wielu innych miejscach. Książka Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego miała premierę w kwietniu 2015 roku, w środku kampanii wyborczej. Dlaczego Komorowski nie podał mnie do sądu w trybie wyborczym? Proszę Państwa, wiecie, jak wygląda w tryb wyborczy? W poniedziałek jest pozew, we wtorek jest wyrok.
Ja o tym się przekonałem, mając proces ze Zbigniewem Stonogą jesienią ubiegłego roku. Podał mnie do sądu, bo pokazywałem, że Zbigniew Stonoga składał donosy na Andrzeja Lepera, mówił, że jest jego przyjacielem, a tak naprawdę w rzeczywistości składał donosy, by prokuratura go ścigała. Zbigniew Stonoga podał mnie do sądu w jeden dzień, dzwoni do mnie następnego dnia sekretarka sądowa o 12, mówi, że o 15 mam się stawić w sądzie, jest mój proces. Ja mówię, że nie dam rady, bo jestem w Krakowie, mam za chwilę po południu spotkanie autorskie. Nawet jak przeproszę i przyjadę, co będzie przykre, bo nie powinno się tak robić, ale nawet jeśli to zrobię, to i tak nie zdążę prawdopodobnie z Krakowa do Warszawy w 3 godziny. Sekretarka mi mówi, no trudno, pan nie zdąży, to pański problem. Ja pana powiadomiłam, nie trzeba nawet nic podpisywać, wystarczy telefon i człowiek jest powiadomiony. Miałem szczęście, bo adwokat mój był w Warszawie, przyjechał do sądu, pokazał dowody, Stonoga przegrał proces. Ale ja się wtedy przekonałem, jak to działa. Jeden dzień, jednego dnia po południu pozew, drugiego dnia po południu wyrok. To jest moment. Czemu Bronisław Komorowski, mając takie narzędzia, nie podał mnie do sądu? Czemu podał do sądu Hoffmana, który gdzieś w programie TVN u Moniki Olejnik wspomniał o jednej sytuacji dotyczącej Komorowskiego i WSI? Ja akurat tej sytuacji nie znałem. Wydaje mi się, że Hoffman się troszkę zagalopował. Komorowski od razu to wykorzystał. Podał go do sądu i Hoffman musiał przepraszać w trybie wyborczym. Ale ja mówiłem rzeczy 100 razy gorsze niż Hoffman. Mówiłem i pisałem w tej książce i publicznie na takich spotkaniach do kamery, w Polskim Punkcie Widzenia, w Telewizji Republika. Mówiłem to w wielu miejscach, w zasadzie wszędzie to mówiłem, gdzie tylko mogłem. Pokazywałem te jego przestępcze, niebezpieczne związki. Pokazywałem te jego działania dla Fundacji Pro Civili. W kilku zdaniach opowiem, mordercza fundacja, organizacja przestępcza tak naprawdę, zwana dla niepoznaki, dla oszustwa fundacją, bo żadna to była fundacja, to była międzynarodowa organizacja przestępcza założona przez oficerów WSI, która rozmaitymi działaniami ukradła miliardy złotych, które wytransferowała na Cypr. Stamtąd część tych pieniędzy trafiła do Rosji. Zakładano później rozmaite przedsięwzięcia, za te ukradzione pieniądze wyłudzano VAT wcześniej, prowadzono działalność parabankową. Komorowski prowadził do tej fundacji działania osłonowe. Bez niego ta fundacja nie mogłaby funkcjonować. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego chcieli go przesłuchać, chcieli go na przykład zapytać, dlaczego dał pełnomocnictwa rosyjskiemu oficerowi GRU, który się nazywał Kupylow, do zapoznawania się z pracami badawczymi i tajemnicami państwowymi na Wojskowej Akademii Technicznej. Jak mogło dojść do tego, że Komorowski ujawnił wszystkie ściśle tajne informacje dotyczące systemów łączności, które prowadziły do agent polskiego wywiadu i kontrwywiadu? Jednym słowem, wszystko co dotyczyło polskiego wywiadu i kontrwywiadu, Komorowski wyłożył jako minister obrony narodowej Rosjanom na tacy. Komorowski spotykał się z ludźmi, o których wiedział, że mogą być rosyjskimi szpiegami. Przyznał się nawet do tego, bo nie miał wyjścia. Nie miał wyjścia, bo były twarde dowody na to, że się z takimi ludźmi spotykał, więc udał, że powiedział, no tak, spotykałem się z ludźmi, których podejrzewałem, że są szpiegami na rzecz Rosji, ale dlatego, że ja prowadziłem swoją grę operacyjną. Proszę Państwa, marszałek Sejmu, bo był wtedy drugą osobą w państwie, marszałkiem Sejmu, nie ma prawa prowadzić żadnych gier operacyjnych, od tego są służby specjalne, ewentualnie policja, ale nie druga osoba w państwie, żeby prowadzić gry operacyjne. To był po prostu oczywiście wybieg, nie prowadził żadnej gry operacyjnej, tylko się z nimi spotykał w sobie dobrze znanych, pojętych interesach. Komorowski popełnił naprawdę tyle przestępstw, że wystarczyłoby na niejedną ławę oskarżonych. To, co ja tutaj mówię, to jest wielki, wielki skrót. Przy okazji zniszczył wielu ludzi. Żebyście Państwo zobaczyli Romualda Szeremietewa, który zeznawał na moim procesie, jednym słowem podsumował swoje życie. Był Szeremietew, nie ma Szeremietewa. Co z tego, że po 8 latach wygrał? W najważniejszym momencie jego życia, w momencie największej aktywności, zniszczono go. Kto go zniszczył? Komorowski. Nasłał na niego wojskowe służby informacyjne, mówiąc, z bólem to robię, bo to mój przyjaciel, no ale muszę, no bo niestety dowody na jego przestępstwa są miażdżące. Jeśli się mylę, to zniknę z życia politycznego i publicznego i nigdy do niego nie wrócę. Gdy po 8 latach okazało się, że Szeremietew jest niewinny, Komorowskiemu przypomniano te słowa, co odpowiedział? Nie zrezygnuję z życia publicznego, politycznego, no tak powiedziałem, ale ja tak naprawdę cieszę się, że mój przyjaciel jest niewinny, cieszę się wraz z nim. Człowiek całkowicie bez honoru. Bronisław Komorowski, to co tutaj mówię, to jest tylko pewnego rodzaju sygnalizacja. To, co napisałem w książce, naprawdę popełnił tyle zła, że wystarczyłoby to na wiele, wiele złych żyć. Wierzę w to głęboko, że po tym werdykcie sądu, który zapadł 1 września tego roku, że powinna być mowa oskarżonych, Komorowski stanie przed sądem i będzie odpowiadał jak każdy obywatel,
ani jest lepszy, ani gorszy, jest po prostu takim samym obywatelem jak każdy inny, przynajmniej w sensie prawa, bo jest gorszy od wielu Polaków. Trudno mówiąc szczerze, niewielu spotkałem gorszych ludzi niż Bronisław Komorowski. Nieszczęście polega na tym, że wiele osób nabiera się na jego wcale nie taką złą, a niektórzy nawet twierdzą, że sympatyczną powierzchowność. To jest pewnego rodzaju pozór, bo to jest człowiek rzeczywiście pamiętliwy, mściwy. To jest połączenie pewnego rodzaju krzyżówka głupoty i bezwzględności. Jest to straszna krzyżówka. Więc proszę Państwa, myślę, że to wszystko, jak powiedziałem, co najważniejsze w sprawie księdza Popiełuszki jest przed nami, ale myślę sobie, że także to wszystko, co najważniejsze w sprawie Komorowskiego jest dopiero przed nami. Mnie koledzy, którzy zajmują się public relation i doradzają najważniejszym ludziom w państwie, mówią spokojnie, tutaj chciałbyś, żeby sprawy poszły szybko. One nie mogą iść szybko, one muszą czasami iść wolno. Wyobrażasz sobie ten skowyt od Berlina po Alaskę, gdyby Komorowskiego zamknięto do więzienia. No wyobrażam sobie, ale jeżeli popełnił zło, no to dlaczego ma tam nie trafić? Jak ja bym popełnił przestępstwa, trafiłbym tam, jak ktoś z Państwa także. Czy Komorowski jest równiejszy, jak to mówił Orwell, niż my? Wszyscy powinni być równi, a nie równi i równiejsi. Więc ja wierzę w to głęboko. Naprawdę mam taką wielką nadzieję, że za tej kadencji, że to będzie przełomowa kadencja i dowiemy się wielu niesamowitych rzeczy. Oczywiście ja bym chciał, żeby to szło szybko, ale to już nie moja decyzja. Ja myślę sobie, że tym zajmują się ludzie, którzy są mądrzejsi, tak? Wiedzą jak to robić, wiedzą jak to zrobić, żeby to było skuteczne. Więc no cóż, poczekajmy. Ja mam nadzieję, że ten czas, gdy poznamy prawdę o Komorowskim, o jego wszystkich przestępstwach jest bliski. Ja mówię o tych przestępstwach od kilku lat. Komorowski nigdy mnie do sądu nie podał. Gwarantuję Państwu, że nigdy mnie do sądu nie poda z jednego prostego względu, bo on wie, że ja dotknąłem wierzchołka Góry Lodowej. To, co o nim mówię, to, co o nim piszę, otwartą przyłbicą. Przecież ja nie mówię, że jakiś prezydent gdzieś kiedyś, tylko gdy był jeszcze urzędującym prezydentem, mówiłem wprost, Bronisław Komorowski tu złamał prawo, tam złamał prawo, tu popełnił przestępstwo, tam. Bo Komorowski przecież o tym wiedział. Rymanowski pytał go o to podczas debaty wyborczej w TVN. Czy pan pozwie Sumińskiego do sądu? Komorowski odpowiadał tylko, niech pan nie broni swojego kolegi. Czy pan wie, że on jest oskarżony? Ciekawe, co by powiedział dziś, gdy sąd stwierdził, że nie było nawet cienia dowodu żadnych moich przestępstw. Rymanowski dociska, czy pan pozwie Sumińskiego do sądu? Nie odpowiedział na to pytanie. Pytano prawnika prezydenckiego, Tomasza Nałęcza, czy będziecie pozywać Sumińskiego do sądu? Młodzież pytała w telewizji Polsat. Profesor Nałęcz nie odpowiedział na to pytanie, bo wiedział, że nie podadzą mnie do sądu, bo wiedzieli o tym, że dopiero wtedy mogłoby się zrobić ciekawie. Bronisław Komorowski był pytany przez wielu młodych ludzi na spotkaniach, czy poda pan Sumińskiego do sądu, niech pan odpowie na te zarzuty w książce, dlaczego pan nie odpowiada, niech pan opowie o swoich związkach z WSI. Młody człowiek w ostatnim dniu ciszy wyborczej w Toruniu, tu niedaleko, stał za plecami Komorowskiego, udając jego zwolennika, w pewnym momencie krzyknął WSI pro civili, czytajcie książki Sumińskiego, Borgo rzucił na ziemię, transmitowały to wszystkie telewizje, bo to był ostatni dzień przed ciszą wyborczą. Ja zapamiętałem tego człowieka, później się z nim w Toruniu spotkałem, dużo ryzykował i był bardzo odważny, że to zrobił. Proszę Państwa, więc prawda o Komorowskim jest dopiero przed nami. On doskonale wie, co ja w tej książce napisałem. Ja mu tę książkę wysłałem za potwierdzeniem odbioru. Zresztą ta książka krążyła w setkach tysięcy egzemplarzy w czasie kampanii wyborczej. 160 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, setki tysięcy w pirackich wersjach w internecie. Ja się mogę przyznać dziś, nawet cieszyłem, że one krążą w tych pirackich wersjach. Piractwa nie pochwalam. Ale w tym wypadku chciałem, by jak najwięcej Polaków się dowiedziało. Sam dostałem na swoją skrzynkę pocztową 4 wersje pirackie tej książki z informacją, że warto przeczytać, bo jest ciekawa. Więc muszę Państwu powiedzieć, że z radością nawet podpisywałem książki wydrukowane z komputera, jak przychodzili do mnie ludzie z takimi książkami na spotkania autorskie. Nie chodziło o to, by Polacy się dowiedzieli, kim jest Komorowski. Myślę, że większość Polaków wciąż tego jeszcze nie wie. Albo przynajmniej wielu Polaków wciąż tego jeszcze nie wie. Jeżeli są tacy, którzy wciąż widzą w nim męża stanu, to znaczy, że naprawdę jest źle. To znaczy, że naprawdę wielu Polaków wciąż jeszcze śpi. Mam nadzieję, że się obudzą, gdy zobaczą, jak twarde dowody są na tego człowieka. Proszę Państwa, tak w telegraficznym skrócie, bo tutaj miałem tak w takich blokach opowiedzieć, a Państwo zapytacie o to, co dla Państwa jest najbardziej istotne.
Powinienem wspomnieć więcej o człowieku, którego nazwisko już przywołałem. Człowiek nieznany prawie nikomu, od zwykły major Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szef delegatury w Lublinie. Pozwólcie Państwo, że w paru zdaniach jednak o nim powiem, bo to jest postać ważna dla mnie, a myślę, że ważna też dla spraw, które nas wszystkich interesują. Ja z tym człowiekiem, on był jednym z ludzi, których znałem, którzy mnie wspierali w mojej działalności, nie był moim informatorem, raczej kimś, kto mnie ochraniał przed pułapkami, jakie stoją na drodze dziennikarza śledczego. Poznałem go za pośrednictwem jednego z księży, który martwił się o mój los w sprawie księdza Popiełuszki, bo to rzeczywiście była sprawa, która miała wiele dyn i tutaj wiele pułapek czyhało. Tomasz Budzyński pomagał mi w jakiejś mierze, ochraniał mnie. W roku 2008 wywołał mnie na spotkanie, powiedział takie dziwne słowa: jak masz niezałatwione sprawy, to je załatw, uważaj na siebie, przykro mi. Wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś mówi do Was takie słowa: masz niezałatwione sprawy, to je załatw. No brzmi to źle, ale za mało, by coś zrozumieć. Ja przynajmniej z tej wypowiedzi nie zrozumiałem nic, ale oczywiście pytań miałem mnóstwo. Nie odpowiedział na te pytania. Zrozumiałem to 13 maja 2008 roku, gdy ABW zakuło mnie w kajdanki, gdy próbowano ze mnie zrobić przestępcę. Najtrudniejszy czas mojego życia. 13 maja dostałem zarzut o płatną protekcję, handel aneksem. Potem dokładano do tego kolejne sprawy karne. Jedna, druga, trzecia. Wiecie Państwo, były takie tygodnie, że chodziłem od prokuratora do prokuratora. Jak się w tym wszystkim zorientować? Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście w takiej sytuacji, że dostajecie zarzuty karne, macie kajdanki na rękach. Ja z Wojciecha Sumińskiego momentalnie staje się Wojciech MS. Wiele mediów nazajutrz już orzeka o mojej winie, przesądza a priori, zaocznie, wyborcza pisze, że dowody na mnie są miażdżące, nie podlegają dyskusji. Jedyne co niewiadome, to na ile lat pójdę do więzienia. Po wyborczej powtarza to Polityka, Newsweek, inne media. Tak naprawdę człowiek jest zniszczony, w zasadzie momentalnie po aresztowaniu już wiele mediów wydaje wyrok. Kompletnie nie wiecie, o co chodzi, jesteście zdruzgotani, ale parę dni później dostajecie kolejny zarzut w innej sprawie. Mijają 3-4 dni i kolejny, a potem jeszcze jeden. W międzyczasie jakaś kontrola skarbowa. W międzyczasie pojawia się jakiś komornik, który mówi, że gdzieś komuś żyrowaliście pożyczkę na wieloset tysięcy złotych. Ten ktoś nie płaci, no więc teraz komornik zabiera Wam Wasz cały dorobek życia. I taka perspektywa, że z jednej strony człowiek ma iść do więzienia, a z drugiej strony rodzina ma iść mieszkać pod mostem. Straszny czas. To była taka nagonka, w której ta spirala pędziła błyskawicznie i w której zanim się zacząłem w ogóle cokolwiek orientować w jednej sprawie, to już była druga, potem kolejna. No po 3 miesiącach takiej nagonki, skoro tu Państwo jesteście, to pewnie wiecie, że załamałem się kompletnie. Miałem taką wizję, bo widziałem, do czego to doprowadza moją żonę, że ja pewnie pójdę do więzienia, nie wiem za co, ale pewnie pójdę. Moja żona pewnie tego nie wytrzyma, bo już to wtedy mówiła, że nie daje sobie z tym rady i ma straszne myśli. Dzieci może zostaną same i tak to się skończy. No i wtedy w sytuacji rozpaczliwej diabeł podszeptuje same czarne scenariusze. Mówi, że są sytuacje bez wyjścia, mówi o tym, że nadzieja umiera ostatnia. Katolik powinien zawsze pamiętać, że nadzieja z Panem Bogiem nie umiera nigdy. Ale ja wtedy rzeczywiście o tym nie pamiętałem. Pamiętam, gdy już, że tak powiem, zapadła w moim sercu ta straszna decyzja o grzechu śmiertelnym, o próbie samobójczej. Szedłem przed kościół świętego Stanisława Kostki w Warszawie, kościół księdza Jerzego i czułem tak, jakby świat stanął w miejscu, jakbym lewitował gdzieś tam między tymi kościelnymi ławkami. Takie dziwne uczucie, być może podobne uczucie ma ktoś, kto się dowiaduje od lekarza, że został tydzień życia. Nie, nigdy żaden lekarz tego nie powiedział, ale wyobrażam sobie, że musi to być podobne uczucie, że wszystkie sprawy jakby w tym momencie przestają gdzieś tam być ważne. Człowiek gdzieś tam zastyga, czas nie ma znaczenia, wszystko zamiera. To był taki straszny czas. Po tej próbie samobójczej ja przez 4 miesiące, prawie 4 miesiące dochodziłem do siebie w szpitalu, 3,5. Wyszedłem. Chciałem się spotkać z moim kolegą, Tomkiem Budzyńskim, który mnie ostrzegł w ten dziwny sposób: uważaj na siebie, załatwiaj sprawy niezałatwione, ale nie chciał mnie widzieć. Kolega, ksiądz, który nas poznał, mówi: nie spotykaj się z nim, nie próbuj, nie wysyłaj mu maili, SMS-ów. Jeżeli będzie miał przy sobie służbową broń, a ty do niego pójdziesz, to kto wie, czy nie zrobi z niej użytku. Lepiej go w ogóle nie dotykaj, bo mu straszną krzywdę zrobiłeś. Czym, pytam, swoim listem pożegnalnym. Ja wtedy, gdy myślałem już tylko o śmierci, napisałem taki list pożegnalny, w którym napisałem, że oficer ABW ostrzegł mnie przed niebezpieczeństwem, przed prowokacją i ta prowokacja właśnie się dzieje. Wiecie Państwo, to nigdy nie się powinno zdarzyć. Ja byłem w stanie takiego załamania, jakiego nie przeżyłem nigdy wcześniej, ani nigdy później, ale mimo to taki list nie powinien powstać.
nic mnie nie usprawiedliwia. Nawet mój stan, w którym tak naprawdę nie byłem, stan, którego nawet nie potrafię opisać. Fakt faktem, ten list zniszczył mojego kolegę. Ja nie wiedziałem, że kiedy ja jestem w szpitalu w stanie całkowitego załamania, swoje pogorzelisko, bo on to tak nazwał, pogorzeliskiem właśnie, przeżywa mój kolega Tomasz Budzyński, major ABW Tomasz Budzyński, który mnie wspierał i który mnie ostrzegł. Nie widzieliśmy się 7 lat, nie mieliśmy żadnego kontaktu, ja nie wiedziałem o jego losie prawie nic. Wreszcie latem 2015 roku dzwoni do mnie, pyta, czy go pamiętam. Mówię, tak, pamiętam. Proponuję spotkanie, spotykamy się. I on mi opowiada, jak go niszczono. Opowiada, że jego koledzy ze służb specjalnych, choć nigdy nie udowodni, że to oni, chcieli go zamordować w sposób absolutnie psychopatyczny, jak przeżył cudem, jak mu zniszczono rodzinę, jak mu odebrano wszystko, jak się zaczęło to, co on nazwał pogorzeliskiem. Opowiada, że to wszystko stało się wskutek tego mojego nieszczęsnego listu. Ja czekam, co on mi powie dalej, a on mi mówi, tak naprawdę spotkałem się z tobą po to, żeby ci powiedzieć, że ci to wszystko wybaczam, bo wiem, że byłeś w takim stanie, że tak naprawdę nawet nie wiedziałeś, co robisz. I chciałbym, żebyś wiedział, że ja nie kryję do ciebie urazy. Usłyszeć takie słowa od kogoś, komu się zgotowało taki los, niechcący, nieświadomie, ale jednak, od kogoś, komu w stosunku do kogo doprowadzono do tego, że rozpadła mu się rodzina, tak naprawdę zniszczyła całe jego życie. I usłyszeć od kogoś takiego, że ten człowiek mi wybacza, to nie ukrywam, że to był jeden chyba z ważniejszych momentów mojego życia. I dalej Tomek Budzyński mówi, ja bym teraz chciał opowiedzieć ci tą opowieść do końca, której ci nie opowiedziałem wtedy, bo nie mogłem. Powiedziałem ci tylko, uważaj na siebie, przykro mi, ale nie mogłem powiedzieć nic więcej, bałem się, że pójdziesz do kolegów z mediów, a ci koledzy zaczną wokół tego wydarzenia robić jakieś straszne zamieszanie, a to zamieszanie ściągnie na mnie śmiertelne niebezpieczeństwo. I tak ściągnąłeś, bo napisałeś ten swój nieszczęsny list, ale ja wtedy nie wiedziałem, że ty go napiszesz. Dlatego ostrzegłam cię w taki, a nie inny sposób, sądząc, że ty zrozumiesz i że może coś zrobisz, może pozałatwiasz jakieś sprawy, może się w jakiś sposób nastawisz do bardzo trudnych wydarzeń. No, fakt faktem, stało się inaczej. Nie mogłem ci wtedy powiedzieć wszystkiego, dziś mogę. I on mi opowiada historię. Na końcu tej historii mówi, a teraz chcę pójść do sądu i zeznać prawdę. I Tomek idzie do sądu, to co zeznał, to możecie państwo zobaczyć w internecie, są zeznania Tomasza Budzyńskiego i opowiada o tym, że ma kolegę ze szkoły oficerskiej, byli kiedyś przyjaciółmi, ten kolega awansował, został zastępcą szefa ABW Krzysztofa Bondaryka, ten kolega nazywa się Jacek Mąka, jest pułkownikiem, drugim człowiekiem w służbach specjalnych w Polsce. I ten kolega zgłasza się do Tomka i składa mu propozycję nie do odrzucenia. Praca, posada w spółce Skarbu Państwa, 100 tysięcy miesięcznie, prawie za nic nie robienie, za udział w pewnej operacji wymierzonej w komisję weryfikacyjną w WSI, do której Tomek ma zmusić także swojego kolegę dziennikarza, który zna członków komisji weryfikującej żołnierzy w WSI i zna oficerów w WSI. Jest zatem dobrym łącznikiem. Tomasz Budzyński wie o tym, że pewnym propozycjom się nie odmawia, ale gdyby nie wiedział, to pułkownik Mąka mu to przypomina. To jest jak w mafii. W mafii mówi się o tym, że dobrym słowem i przystawionym pistoletem uzyskasz więcej niż tylko dobrym słowem. Więc do tego słowa, do tej propozycji 100 tysięcy złotych miesięcznie jest też ten pistolet. Wiesz, że pewnym propozycjom się nie odmawia, mówi pułkownik Jacek Mąka, tej propozycji odmówić ci nie wolno. Tomasz Budzyński wiedział, że to jest groźba, wcale nie tak znowu zawoalowana. Wiedział, że odmówienie tej propozycji, tak to nazwijmy, może ściągnąć na niego wielkie niebezpieczeństwo. Pomyślcie państwo, co wy byście zrobili, gdy z jednej strony macie perspektywę bardzo wygodnego życia, 100 tysięcy miesięcznie albo więcej, praktycznie za nic, a z drugiej strony ewentualne bardzo poważne problemy, nawet nie wiecie jakie, ale wiecie, że na pewno bardzo poważne. Pewnie niewiele osób wykazałoby się taką odwagą jak Tomasz Budzyński, on tej propozycji odmówił. Od tego zaczęły się jego kłopoty i moje kłopoty. Jego kłopoty oczywiście urosły po tym moim nieszczęsnym liście. Tomasz Budzyński przychodzi do sądu i mówi o tym wszystkim. Mówi także o tym, że jego kolega złożył mu tą propozycję we współpracy i w porozumieniu ze swoim przełożonym Krzysztofem Bondarykiem za pełną zgodą i w pełnym porozumieniu z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Innymi słowy, Tomasz Budzyński, zając pod odpowiedzialnością karną,
opowiedział o tym, że był spisek na szczytach władzy. W tym spisku wziął udział nie tylko Komorowski, któremu bardzo zależało, żebym ja poszedł do więzienia, ale też szef służb specjalnych Krzysztof Bondarik, jego zastępca Mąka, przy pełnej zgodzie szefa rządu polskiego Donalda Tuska. Ja widziałem tego sędziego, jak taki przerażony, aż się skulił, jak to słyszał. Przecież Buzyński znawał pod odpowiedzialnością karną. Zeznawał to w stosunku do człowieka, który odebrał mu wszystko. W stosunku do człowieka, którego miał pełne prawo nienawidzieć. To były dla mnie rzeczywiście przełomowe zeznania. A one mi z jednej strony pokazały, one mi tak naprawdę pokazały, z czym miałem do czynienia. I pokazały, że tak naprawdę nie miałem żadnych szans. Nie umiem wytłumaczyć, jakim cudem ja stoję tutaj dzisiaj przed Państwem. Może właśnie tylko i wyłącznie cudem, w żaden inny sposób, bo przecież ta machina potrafiła zmiatać ludzi znacznie mocniejszych niż ja. Romualda Szeremietewa, wiceministra obrony narodowej, zmiotła momentalnie. Mojego kolegę, komendanta wojewódzkiego policji, który w Lublinie, Władka Szczeklika, który miał nieszczęście wygrać konkurs na to stanowisko, a stanowisko było przygotowane dla człowieka, który był pewnego rodzaju współpracownikiem Wojskowej Służb Informacyjnych, zmieciono także momentalnie, zamknięto go pod fałszywymi zarzutami w więzieniu. Dwa razy próbował popełnić samobójstwo. Cóż z tego, że po 8 latach się oczyścił, tak naprawdę został totalnie zniszczony. Ta siła potrafiła zmiatać ludzi momentalnie, dużo mocniejszych niż ja. Mogę to wytłumaczyć tylko tym, że wiem, że mnóstwo ludzi się za mnie modliło. Inaczej tego wytłumaczyć nie mogę. Jeżeli ktoś z Państwa chce zobaczyć, jak działają służby specjalne, jakimi metodami się posługują, przywiozłem Państwu książkę pod tytułem Oficer. To jest tak naprawdę opowieść do bólu szczera Tomasza Buzyńskiego, tego oficera, tego szefa delegatury ABW, któremu podlegało 250 oficerów i funkcjonariuszy, pokazująca, że tak naprawdę były to działania quasi-mafijne, że było to pewnego rodzaju państwo w państwie, które potrafiło niszczyć każdego, bez względu na to, czy to minister, nie minister. Tak naprawdę, jeżeli był rozkaz gdzieś tam z samej góry, to potrafiono wytworzyć dowody z niczego, choćby poprzez tajne przeszukanie, nie wiem, czy Państwo wiecie, na czym to polega, że wchodzą do mieszkania, podrzucają zdjęcia pedofilskie do komputera, albo narkotyki, albo cokolwiek, następnego dnia jest rewizja, znajdują to, niby, że to jest Państwa. Możecie się Państwo zastanawiać, w jaki sposób takie tajne przeszukania się odbywają. Ja kiedyś myślałem o tym, że to się nie może zdarzyć, no przecież ja mogę wyjść w każdej chwili, moja żona, dzieci, sąsiedzi. Okazuje się, że przy tajnym przeszukaniu wszyscy tacy ludzie są objęci obserwacją, angażuje się do tego kilkadziesiąt osób. Tak naprawdę, jeżeli nawet ktoś wymknie się tej obserwacji, na przykład wsiądzie do taksówki, gdzieś pojedzie, to jest drugi pierścień, który nie dopuści Państwa do mieszkania, jeżeli trwa tajne przeszukanie. Jeżeli są w Waszym mieszkaniu i na przykład skanują Wasz komputer, albo zakładają Wam kamery w mieszkaniu, albo coś Wam podrzucają, to Wy do tego mieszkania nie wejdziecie, choćby nie wiem co. Jak nawet wymkniecie się trzeciemu kręgowi, który Was obserwuje i pilnuje, żebyście nie weszli, to jest drugi krąg, od blisko Waszego miejsca zamieszkania. Ten drugi krąg, jeżeli jedziecie samochodem, zrobi Wam stłuczkę, czyli zderzy samochód z samochodem. Jak idziecie pieszo, może spowodować awanturę, pobicie. Jak nie będzie wyjścia, to założą Wam kajdanki, niby że jesteście przestępcami, pojedziecie na komendę, tylko po to, żeby po dwóch godzinach usłyszeć, przepraszamy, pomyłka. Pod byle pozorem, ale nie wpuszczą Was. Zrobią to, co chcą zrobić i dopiero wtedy możecie wrócić do mieszkania, nie wiedząc o tym, że na przykład macie gdzieś podrzucone narkotyki albo zdjęcia pedofilskie. Takie rzeczy robiła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tomasz Budzyński mówi o tym wprost. Mając takich przeciwników, ja tak naprawdę nie miałem żadnych szans. Nazywam to cudem, bo to jest cud. Myślę, że mnie zlekceważono, że wtedy, kiedy ja już byłem samobójcą, że kiedy już byłem wrakiem człowieka i przez kilka lat nie robiłem nic innego, tylko chodziłem do prokuratora, już sądzono, że mnie nie ma. Później, kiedy zacząłem pisać książki, myślę, że zlekceważono te książki, bo przecież gdyby mi wtedy spadła na głowę cegła w drewnianym kościele, to po te książki może sięgnęliby ludzie, którzy w innym wypadku nie sięgną po nie w żadnym razie. Nie przewidziano zapewne, że pewne sprawy potoczą się tak, jak się potoczą. Nazywam to cudem. Nazywam to cudem, że tu przed Państwem stoję i każdego dnia Panu Bogu za ten cud dziękuję. Tomasz Budzyński, proszę Państwa, w książce Oficer pokazuje tę całą prawdę. Przyjechałem do Państwa także z tą książką. Miała premierę 26 października tego roku. I także z najnowszą książką. Książką, która miała premierę polską, oficjalną wczoraj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera. Ta książka też pokazuje pewnego rodzaju dokończenie tego,
co ja wiedziałem do tego momentu, ale nie wiedziałem jeszcze o wielu innych sprawach. Jeżeli sprawa śmierci księdza Jerzego Popiełuszki jest zbrodnią założycielską III RP, to o sprawie Andrzeja Lepera mogłem powiedzieć, że ona jest pewnego rodzaju pokazaniem, czym ta III RP się stała po wielu, wielu latach. Innymi słowy, dla mnie sprawa księdza Jerzego Popiełuszki, te okoliczności śmierci, jest pokazaniem, na jakich fundamentach zbudowano to III RP. A sprawa śmierci Lepera jest jakby puentą, czymś, co jest dopełnieniem tej historii. Ja, pisząc tę książkę, proszę Państwa, nie byłem sympatykiem Andrzeja Lepera. Miałem obraz wataszki, który blokuje drogi, tudzież człowieka, który blokuje mównicę sejmową. Muszę Państwu powiedzieć, że przez półtora roku, prowadząc dziennikarskie śledztwo, odbyłem długą drogę, by dojść do tego, o czym mówił ksiądz Małkowski, który wielokrotnie rozmawiał z Leperem, że była to w jakiejś mierze postać tragiczna. Ja nie chcę powiedzieć, że Andrzej Leper był bielszy niż biel. Nie chcę, absolutnie. Ale chcę Państwu powiedzieć, że na końcu tej drogi miałem takie przekonanie, że nie był ani gorszy, ani lepszy od wielu innych polityków, którzy są dzisiaj w domenie publicznej i są wciąż obdarzeni autorytetem, na który autorytet absolutnie nie zasługują. Andrzej Leper na pewno nie był gorszy od wielu z nich. Proszę Państwa, ta książka by nie powstała, gdyby nie wspomniany przeze mnie major ABW Tomasz Budzyński. On przekroczył, podobnie jak kiedyś ja, pewną granicę. Po przekroczeniu tej granicy po prostu człowiek rzeczywiście przestaje się bać. To jest tak jak żołnierz na froncie. Jak wyjdzie z okopu, boi się do momentu, dopóki nie wyjdzie z okopu. A jak już wyjdzie, no to już idzie, no bo co mu innego zostało. Więc w jakiejś mierze ten sam los spotkał Tomasza Budzyńskiego. On wyszedł ze swojego okopu. No i w jakiejś mierze idziemy razem, bo kiedy odzyskaliśmy w roku 2015 kontakt, to od tamtej pory już bardzo się wspieramy. Wiedza Tomka przy tej książce była nieodzowna. Bez niej ta książka by nie powstała. Skąd wynikała ta wiedza? Jemu podlegała ochrona kontrwywiadowcza granicy z Ukrainą i Białorusią. Był szefem jednej z większych delegatur ABW, jak powiedziałem. Za tą granicę bardzo często jeździł Andrzej Leper, jeździli politycy samoobrony. Oni się tam czuli bardzo swobodnie, z dala od oczu żon i od kamer dziennikarzy zachowywali się może nawet bardziej swobodnie niż... swobodnie to jest może nawet za mało powiedziane. Bardzo, bardzo swobodnie, tak bym to powiedział w sposób bardzo, bardzo okrągły. Sądzili, że są bezpieczni, nie przewidywali tego, że tak naprawdę są pod pełnym monitoringiem SBU, czyli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, i FSB, czyli Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. Tak naprawdę jedno, to jest jedno i to samo, a przynajmniej do niedawna było. Proszę Państwa, żeby pokazać te więzi SBU i FSB, były szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, któregoś razu skopiował wszystkie materiały, te istotne SBU, pojechał do Moskwy, przekazał te materiały swoim kolegom Rosjanom, z którymi kiedyś był w KGB w 5 Wydziale i od razu dostał stanowisko generała i obywatelstwo rosyjskie. Te służby się przenikają. Andrzej Leper i spółka nie wiedzieli o tym, że będąc na Ukrainie nad jeziorem Świteś, nie mieli z tym białoruskim jeziorem Świteś, są dwa jeziora Świteś, na Białorusi to bardziej znane i na Ukrainie mniej znane. Ja mówię o tym ukraińskim, dochodziło do spotkań, które pokazywały, jak rzeczywiście niebezpieczne związki wchodził Andrzej Leper. Proszę Państwa, zanim o tych związkach w paru zdaniach chociaż opowiem, bo może będziecie mieli Państwo pytania, to spróbuję Państwa przekonać, że Andrzej Leper został zamordowany. Myślę, że każdy, kto przeczyta tę książkę, nie będzie miał co do tego najmniejszych wątpliwości. Prokuratura stwierdziła, że śmierć miała wyglądać w taki sposób. Andrzej Leper bierze krzesło, wstaje na to krzesło, zakłada sznur na szyję, przytwierdza ten sznur do haka, na którym wisiał worek bokserski. On tam amatorsko ćwiczył boks w Alejach Jerozolimskich w Warszawie w siedzibie samoobrony. I w ten oto sposób Andrzej Leper miał oddać życie. Szkopuł w tym, że policjanci dobrze wykonali swoją robotę z komendy stołecznej. Ja z nimi rozmawiałem, z jednym z oficerów, a z innym rozmawiał Tomasz Budzyński. I okazuje się, że na tym krześle, przepraszam bardzo, że na tym krześle zostały wytarte dokładnie wszystkie odciski palców, nie było ani jednego. Na tym sznurze także zostały wytarte wszystkie odciski palców, nie było ani jednego. Innymi słowy, Andrzej Leper miał wejść na krzesło, wytrzeć z niego wszystkie odciski palców, następnie miał założyć sznur na szyję, z tego sznura wytrzeć wszystkie odciski palców i dopiero wtedy odepchnąć nogą krzesło i umrzeć. Kto w momencie śmierci myśli o wycieraniu odcisków palców? To jest absolutnie wyjątkowe samobójstwo. Pytałem co najmniej kilku
oficerów i służb specjalnych, i policji, czy kiedykolwiek słyszeli o czymś podobnym w Polsce czy w świecie, powiedzieli, że to jest absolutnie unikalne, tak zwane samobójstwo. Prokuratura uznała, że nikt nie mógł wejść do siedziby samoobrony, bo Andrzej Leper zamknął drzwi od wewnątrz, a można by otworzyć zamkiem cyfrowym od zewnątrz, ale tego dnia nie było w siedzibie prądu, w siedzibie samoobrony prądu. Odłączono ten prąd, bo samoobrona zalegała z rachunkami, RW odłączyła prąd. W tym samym protokole, który ja zamieszczam w książce Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera, w którym prokuratura stwierdza, że nie było prądu, parę stron dalej zobaczycie Państwo kuriozum, bo zobaczycie, że prokuratura potwierdza, że w momencie śmierci Andrzeja Lepera, kiedy przyszli tam policjanci, prokurator, działał telewizor, działał dekoder telewizyjny, klimatyzacja, światło, lodówka, komputer stacjonarny, czyli wszystkie urządzenia na prąd. Innymi słowy, był prąd, czy go nie było? Można było otworzyć zamkiem cyfrowym zewnątrz, czy nie? Oczywiście, można było. Prokuratura wzięła to, co jej pasowało. Uznała, że skoro RWE odłączyło prąd, to może napisać w protokole, że prądu nie było. Ale de facto on był. Został podłączony w sposób nielegalny. Czyli dla prokuratury najbardziej istotne powinno być nie to, czy to był prąd legalny, czy nielegalny, tylko czy był, czy go nie było. Czy można było otworzyć zamek cyfrowy z zewnątrz, czy nie. Można było. Bo był prąd, tylko nielegalny. Prokuratura o tym wiedziała. No bo przecież wiedziała, że telewizor, dekoder, klimatyzacja, światło, wszystko to działa na prąd. A jednak uznała, że skoro RWE odłącza prąd, to prądu nie ma, nie można było otworzyć tego od zewnątrz. Kuriozum nad kurioza. Prokuratora dowiedziała się od policjantów, którzy wykonali dobrze swoją robotę, że znaleziono ślady co najmniej dwóch osób, ślady traseologiczne, czyli butów, obuwia, których personalia nie zostały ustalone. Co robi z tym prokuratura? Nie wie, do kogo należały te ślady, więc uznaje, że nie będzie się tym zajmować. Proszę Państwa, to tak, jakby prokuratura uznała, że popełniono przestępstwo, ale ponieważ nie wie, kto je popełnił, to uznaje, że nie ma przestępstwa. To takie kuriozum. Są ślady osób innych, które były w dniu śmierci Lepera na miejscu. Nie wiemy, kim te osoby były. Prokuratura uznaje, że skoro nie wiemy, to się tym nie zajmuje. Czy Państwo wiecie, że w dniu śmierci Andrzeja Lepera doszło do takiego zaskakującego przypadku, dużo tych przypadków, że na kilka godzin była awaria miejskiego monitoringu, nie można było się zorientować, kto tam się kręci w pobliżu siedziby samoobrony, kto wchodzi, kto wychodzi. Prokuratura uznała, że zajmie się tą sprawą w poniedziałek, dlatego że w weekendy prokuratura nie pracuje. Takie rzeczy można mówić małym dzieciom, bo przecież istnieje coś takiego jak dyżur prokuratorski. Jeżeli dojdzie do tragedii, nieszczęścia, zabójstwa czy czegoś podobnego w sobotę, w niedzielę czy w jakiś inny świąteczny dzień, jest dyżurny prokurator, nawet w małych prokuraturach, który przybywa na miejsce, zabezpiecza ślady. Przecież to nawet starsze dzieci wiedzą, że po kilkunastu godzinach we krwi nie ma już pewnych substancji, jeżeli były. My nie wiemy, co się znajdowało we krwi Andrzeja Lepera, czy coś było, czy nie było. Na przykład pawulon już po kilkunastu godzinach z krwi znika. Nie wiemy i nigdy się nie dowiemy. Właśnie dlatego, że prokuratura odłożyła rozpoczęcie swojego śledztwa do piątku, do poniedziałku, od piątku. Popełniono tutaj tyle, nazwijmy to w cudzysłowie, błędów, jak chyba w żadnej innej sprawie, którą ja jako dziennikarz śledczy śledziłem, ale także jak w żadnej innej sprawie, którą śledzili policjanci z Komendy Stołecznej Policji. Policjanci z Komendy Stołecznej Policji, proszę Państwa, gdy zabezpieczali ślady, byli przekonani, że sprawa, że to jest zabójstwo. Byli o tym absolutnie przekonani, świadczyły o tym ślady innych osób, świadczyły o tym wytarcie odcisków palców, wiele, wiele innych. Byli zszokowani, gdy prokuratura przekierowała to w kierunku samobójstwa. Zaczęła śledztwo w poniedziałek. Tymczasem już w piątek media elektroniczne przesądziły o samobójstwie. Już w sobotę były jakieś wycieki ze śledztwa, którego nie było, bo tabloidy powoływały się, że mają informacje z prokuratury. Jak mogły mieć informacje z prokuratury, skoro prokuratura podobno wtedy nie prowadziła śledztwa? Ktoś bardzo chciał, żeby tą sprawę od początku zakwalifikować jako samobójstwo i tak się de facto stało. Tomasz Budzyński, proszę Państwa, co zeznał, co stwierdza w mojej książce, którą przecież autoryzował? Stwierdza, że jeżeli znajdzie się uczciwy i przede wszystkim odważny prokurator, który zechce go wysłuchać, to on przedstawi dowody na to, że Andrzej Leper został zamordowany i także bardzo daleko idące poszlaki, niemalże dowodowe, dlaczego został zamordowany. Ta książka, proszę Państwa, prowadzi, dotyka niemal granicy państwowej i służbowej. Ja
Nie chcę, żeby ten oficer, który rzeczywiście jest dziś chyba tak odważny jak żaden inny oficer ABW i ujawnia tak dużo jak żaden inny oficer ABW, żeby po raz kolejny miał problemy, miał ich przeze mnie dość. Dlatego ta książka dochodzi do granicy państwowej, do tajemnicy służbowej i tu się zatrzymuje. Ale w tej książce Tomasz Muzyński stwierdza, ujawniając bardzo wiele, tak wiele jak chyba nikt nigdy nie ujawnił z oficerów ABW, podejmuje naprawdę olbrzymie ryzyko, stwierdza, że jeżeli po przeczytaniu tej książki któryś z prokuratorów zechce go wysłuchać, to on jemu może powiedzieć wszystko, tak? Po zwolnieniu z tajemnicy państwowej i służbowej może powiedzieć wszystko i wtedy ziemia zatrzęsie się na dobre. Dokąd nas doprowadzi ta sprawa? Proszę Państwa, ta sprawa ujawni nam nieznane opinii publicznej tajemnice między innymi tak zwanego gazowego przekrętu stulecia. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, o co chodziło. Chodziło o to, że Polska płaci o prawie miliard dolarów rocznie więcej za gaz niż Francja, Niemcy i Włochy, czyli rosyjski gaz, od którego zostaliśmy uzależnieni za rządów pana Pawlaka, a później za rządów pana Tuska. Mieliśmy za ten gaz płacić prawie miliard dolarów rocznie więcej aż do roku 2037 na skutek bardzo ostrych protestów Prawa i Sprawiedliwości, bardzo wielkiej burzy sejmowej, medialnej. Skrócono to łaskawie do 2022 roku, ale i tak na kilkanaście lat uzależniono nas od gazu rosyjskiego. Co więcej, Niemcy, Włosi, Francuzi mogą negocjować ceny tego gazu, jeżeli na rynku będą następowały zmiany, mogą negocjować zmniejszanie ceny. My nie możemy. Płacimy miliard dolarów rocznie, prawie miliard dolarów rocznie za gaz więcej, chociaż oni mają dłuższe linie przesyłowe niż wszystkie te kraje, a nic z tym nie możemy zrobić do roku 2022. Właśnie dlatego, że pewni politycy zrobili coś, czego nie można nazwać inaczej, jak tylko ordynarnym przekrętem. Dobrze waży słowa. To był ordynarny przekręt. Jeżeli Polacy uwierzyli, bo tak nam wmawiano, że ten kontrakt gazowy to był sukces, bo tak nam wmawiali panowie Tusk i Pawlak, to był sukces, to oni mogli otwierać szampana, bo jeżeli Polacy w to uwierzyli, to znaczy, że można uwierzyć we wszystko. Proszę Państwa, co miał Andrzej Leper? Andrzej Leper dysponował nagraniami dotyczącymi między innymi tego gazowego przekrętu stulecia. To, że Andrzej Leper miał pewną wiedzę, której nie mieli inni, to Państwo mogliście się przekonać, gdy śmiano się z niego, gdy opowiadał w Sejmie o talibach, w klewkach, kiejkutach. Tomasz Muzyński wiedział o tym, że talibowie byli w Polsce, wiedział dużo, dużo wcześniej niż ktokolwiek inny. Dlaczego? Dlatego, że był w kiejkutach. Tam jest taka strefa A i strefa B. Strefa A to jest strefa, w którą mogą wchodzić oficerowie wysocy rangą służb specjalnych. Do strefy B trzeba mieć dodatkowe przepustki. Któregoś razu między innymi z przyszłym szefem ABW Dariuszem Łuczakiem byli tam w roli instruktorów. Zbliżyli się do tej strefy, chcieli sobie miło spędzić wieczór, wzięli tam po butelce piwa. Tylko zbliżyli się do tej strefy, od razu szybko przybiegł szef ośrodka szkolenia wywiadu w Kiejkutach, nakazał im natychmiast opuszczenie tego miejsca, mówiąc, że już są starania, już są protesty na szczeblu dyplomatycznym. Amerykanie bardzo się denerwują, przetrzymują tam Arabów i bardzo się denerwują, żeby natychmiast opuścili to miejsce. A było to zanim Andrzej Leper wspomniał o talibach w Polsce. Proszę Państwa, ktoś wziął te 15 milionów dolarów od CIA, nie wiadomo kto, wiemy tylko, że zostały przekazane polskim politykom za pośrednictwem pułkownika Andrzeja Derlatki z polskiego wywiadu, ale co się z tymi pieniędzmi stało? Nigdy nie zostało wyjaśnione. To jest jedna z wielu tajemnic pokazująca, w jaki sposób funkcjonowała ta trzecia RP. Andrzej Leper miał wiedzę, do której dostęp mieli rzeczywiście nieliczni. Skąd była ta wiedza? Ja bardzo szeroko opisuję w książce. Wszedł w bardzo niebezpieczne relacje, w bardzo niebezpieczne związki. Między innymi wszedł w więź z czymś, co się kojarzy bardzo ładnie, pewnie każdemu z nas, z zakonem rycerzy Michała Archanioła. Jeżeli Państwo słyszycie taką nazwę, to myślicie sobie, że jest to jakaś piękna instytucja kościelna. Tymczasem rosyjskie służby specjalne i ukraińskie wzorujące się na nich często zakładają takie organizacje, bo tak to trzeba nazwać, które mają nazwy religijne albo nazwy, które zajmują się działalnością charytatywną albo altruistyczną, ale poza nazwą nic tych organizacji nie łączy
ani z religią, ani z działalnością charytatywną, ani z działalnością altruistyczną. Przecież mordercza Fundacja Pro Civili też miała piękne idee. Miała pomagać żołnierzom, którzy zapadli na zdrowiu, chorowali, spotkał ich trudny los. A w rzeczywistości była to organizacja, która mordowała ludzi i wykradała miliardy. Podobnie było z zakonem rycerzy Michała Archanioła, który istnieje do dziś dnia. Jednym z jego założycieli był pułkownik, były pułkownik GRU, który między innymi stacjonował w Polsce. I on tak ten pułkownik, były pułkownik GRU, później SBU, poczuł, jak to mówi, wolę Bożą i został księdzem prawosławnym. Ot tak, po prostu z dnia na dzień. I założył organizację Zakon Rycerzy Michała Archanioła. Ten zakon zaczął prowadzić swoją działalność w całej Europie, między innymi w Polsce. Jego przedstawicielem, między innymi też w Kanadzie, jego przedstawicielem na Polskę był niejaki Peter Stech, Ukrainiec, który później miał też obywatelstwo polskie. Peter Stech lub Piotr Stech, z którym ja się spotkałem, Tomasz Budzyński kilkakrotnie, jeden raz, który w pewnym momencie bardzo się czegoś obawiał. On nam troszeczkę zaczął opowiadać. Nie wiedział, czy ma uciec do przodu, czyli dużo mówić, czy właśnie nic nie mówić. On nie wiedział. Mieliśmy się z nim spotkać w marcu tego roku. Do tego spotkania nie doszło, bo kilka godzin przed tym spotkaniem Peter Stech został zamordowany w hotelu Ukraina w Łódzku, w hotelu najlepszym w Łódzku, kilkusettysięcznym mieście, w którym także w momencie jego śmierci wysiadł monitoring, ale ktoś był na miejscu, bo zniknął jego paszport, zniknęły jego dokumenty, zniknęła jego teczka, zniknęło wszystko. Natychmiast tego człowieka pochowano momentalnie, nie dopuszczono do udziału w śledztwie, nawet jego rodzonego brata, który jest bardzo znanym na Ukrainie prokuratorem, nie dopuszczono nikogo. Momentalnie zakryto tę sprawę. Peter Stech nie żyje, proszę Państwa, zmarł w marcu tego roku. Żebyście Państwo zobaczyli, w jaki sposób działa Zakon Rycerzy Michała Archanioła. Wykupuje na przykład w Polsce mnóstwo nieruchomości. W Konstancinie, w Nałęczowie, w Kazimierzu nad Wisłą. Są właścicielami wielu willi poprzez podstawione spółki, które kontrolują. Wykupili wiele nieruchomości także w Zakopanem, w Tatrach, dlatego że tam jeździ wielu rosyjskich turystów. Oni chcieli mieć nad nimi kontrolę. To jest ulubione miejsce Rosjan, jedno z ulubionych w Europie. Więc Zakon Rycerzy Michała Archanioła jest właścicielem wielu pensjonatów. Chcieli nawet wykupić kolejkę na Kasprowo Wielki Aquapark. Być może jeżeli jesteście Państwo w Zakopanem, to nawet nie wiecie, że jesteście w willi czy w pensjonacie, który należy do tego zakonu. Więc proszę Państwa, Andrzej Leper wszedł w bardzo niebezpieczne związki z tym zakonem. W jaki sposób to się stało, ja w tej książce bardzo szeroko opisuję. To były naprawdę bardzo niebezpieczne związki. Ja, gdy analizowałem jego życie, to pomyślałem sobie, że nie widziałem jeszcze nigdy takiego gąszczu, takich różnych dziwnych relacji. Wydawało mi się, byłem o tym przekonany, podobnie Tomasz Budzyński, który z ramienia swojej funkcji miał gigantyczną wiedzę Andrzeju Leperze, z ramienia tego, czym się zajmował i co robił, że on się w tym miotał. On się chciał z tego w jakiś sposób wyrwać. On chciał przejąć nad tym w jakiś sposób kontrolę. Chciał zagrać wabank. Miał pewne materiały, miał pewną wiedzę. Tą wiedzę jednakowoż zdeponował w miejscu najgorszym z możliwych. Ja w swoich poprzednich książkach opisuję pewną historię. To, czego się dowiedziałem od Tomka, było dopełnieniem tej historii, ale jakże ważnym i kluczowym. Ja dopiero po dopełnieniu przez majora ABW, jego wiedzą, swojej wiedzy, zrozumiałem tak naprawdę cały ten mechanizm. Andrzej Leper miał jednego powiernika. Tym powiernikiem był były prokurator prokuratury apelacyjnej w Warszawie, a później znany mecenas warszawski mający kancelarię prawną naprzeciwko Belwederu, Ryszard Kuciński. W tej kancelarii pracowała m.in. córka Andrzeja Lepera, ale pracowały też córki kilku generałów w WSI, m.in. generała Olejczyka i paru innych. To było takie dziwne miejsce. Ryszard Kuciński był powiernikiem tajemnic Lepera. Między innymi w rozmowie z Tomaszem Sakiewiczem Andrzej Leper mówił, że jest takie miejsce, w którym zdeponował i nagrania, i bardzo ważne dla niego materiały, które są gwarancją dla jego życia. A gdyby te materiały ujawnił, albo gdyby one dostały się w niepowołane ręce, to dopiero ziemia zatrzęsłaby się na dobre. I one są jakby gwarancją dla jego bezpieczeństwa. Chciał się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim, żeby o tym porozmawiać. Temu służyły rozmowy z Tomaszem Sakiewiczem. Do tego spotkania jednakowoż nie doszło. Niedługo później okazało się, znaczy Andrzej Leper się o tym nie dowiedział. Ja się o tym dowiedziałem tak naprawdę kilka lat wcześniej. Bo może zrobię właśnie małą dygresję.
Ryszard Kuciński, proszę Państwa, to było najgorsze miejsce, w którym Andrzej Leper mógł zdeponować takie materiały. Nie było gorszego. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, któremu Leper bezwzględnie ufał, był współpracownikiem Wojskowych Służb Informacyjnych. Innymi słowy, nie było gorszego miejsca dla schowania takich materiałów niż kancelaria Ryszarda Kucińskiego. Skąd o tym wiem? Bo dostawałem od niego materiały, od Kucińskiego, a dostawałem na polecenie mojego byłego informatora, który po latach okazał się koniem trojańskim, teraz idzie na 4 lata do więzienia. Bo w tym samym procesie, w którym ja zostałem uniewinniony, Lichocki został skazany na 4 lata do więzienia. Idzie, to jest wyrok prawomocny, nieodwołalny, ostateczny. Ja zostałem w tym procesie uniewinniony. Aleksander Lichocki ma iść do więzienia. Czeka na swoją kolejkę. Proszę Państwa, bo w Polsce trzeba poczekać trochę na kolejkę, aż się pójdzie do więzienia. Proszę Państwa, zanim to się stało, Lichocki próbował mnie i paru innych dziennikarzy rozgrywać. Taki to był świat, w którym podejmowały się różne gry. Czasami nam się udało kogoś rozegrać, czasami my byliśmy rozegrani jak dzieci. To drugie niestety zdarzało się częściej niż to pierwsze. Któregoś dnia, ja o tym piszę w swoich dwóch książkach wcześniejszych, Aleksander Lichocki do mnie dzwoni, mówi, że ma pewne bardzo ciekawe materiały, spotykamy się. On mówi o tym, że ma zdjęcia Kwaśniewskiego, a była to wiosna 2005 roku, gdy Kwaśniewski był prezydentem, które to materiały pokazują, że Kwaśniewski jest kłamcą, bo on mówił wtedy, że nie widział nigdy na oczy Marka Duchnala, tego znanego lobbysty, który miał problemy prawne. Niemalże mówił, że nie wie, kto to jest. Oczywiście tu przesadzam, bo każdy wiedział, ale Kwaśniewski mówi, ja nie wiem w ogóle, o co chodzi, nie znam tego człowieka, nie widziałem się z nim. Lichocki mówi, że ma zdjęcia pokazujące, że oni byli w świetnej komitywie, ale jest jeden warunek, musimy opublikować w poniedziałek, a rozmawiamy w piątek. Jadę do Staszka Janeckiego i Marka Króla, wtedy pracowałem z tych tygodników Wprost. Zapada decyzja, jeżeli materiały są prawdziwe, nie znamy intencji tych ludzi, ale jeżeli się zdjęcia okażą niefałszywkami, to publikujemy je. Dlaczego nie? Pokażemy, że Kwaśniewski jest kłamcą. Decydujemy się zatem, jedziemy po te zdjęcia ze Staszkiem Janeckim do kogo? Do Ryszarda Kucińskiego, który był wtedy adwokatem Duchnala. On nam te zdjęcia daje na polecenie Lichockiego. My te zdjęcia publikujemy, Kwaśniewski o godzinie 10 zwołuje konferencję, mówi, nie pójdę do Komisji Sejmowej do spraw PKN Orlen, on miał tego dnia zeznawać, o 12 miało się to rozpocząć, gdzie miał zeznawać odpowiedzialnością karną, jeszcze raz pewnie by go pytano o znajomość z Duchnalem, pewnie jeszcze raz by skłamał, że go nie zna. Gdyby te zdjęcia okazały się później, mógłby mieć naprawdę potężne problemy, bo to już nie były przelewki. Sejmowa komisja tu się zeznawała pod odpowiedzialnością karną, nawet prezydent mógłby mieć jakieś problemy. Jednakowoż do tego nie doszło, bo on zobaczył nasze zdjęcia, które opublikowaliśmy, jego i Duchnala, i zrozumiał, że nie wolno mu iść na tą komisję i nie poszedł. Powiedział, po co mam tam iść, zaśpiewać, zatańczyć, ja tam nie pójdę. Wielu dziennikarzy zastanawiało się, o co chodzi, myśmy się zastanawiali, dlaczego nas w taki okrągły sposób rozegrano, jak dzieci. Nasz materiał, którym chcieliśmy pokazać Kwaśniewskiego kłamcę, okazał się dla niego ostrzeżeniem. Niechcący, bez swojej wiedzy, woli, świadomości, uratowaliśmy mu skórę. Rozegrano nas po prostu jak amatorów. Proszę Państwa, mówię o tym w kontekście Ryszarda Kucińskiego, bo to dzięki Ryszardowi Kucińskiemu dostaliśmy te zdjęcia. Stąd wiem, dostałem zresztą od niego również inne materiały, stąd wiem, że Ryszard Kuciński był wykonawcą wszystkich poleceń takich ludzi jak Aleksander Lichocki. Był z nimi w wielkiej komitywie. Innymi słowy, Andrzej Leper, deponując materiały, nagrania, inne materiały, które mogły wysadzić pół polskiej sceny politycznej, nie znalazł, nie mógł sobie znaleźć gorszego miejsca niż to miejsce, które sobie znalazł. Mimo to, jeszcze dziś można pokazać prawdę. Można pokazać wiele postaci na bazie pewnych materiałów, do których ma dostęp, ale jest to wiedza tajna, opatrzona klauzulą najwyższej tajności, Tomasz Budzyński. Potrzeba tylko jednego, by uruchomić pierwszy kamień, który spowoduje lawinę. My wierzymy, że ta książka będzie takim kamieniem, bo zamieszczamy w niej tak dużo dowodów, że Andrzej Leper został zamordowany, że dla każdego, kto ma oczy, nie potrzeba więcej dowodów, żeby to śledztwo wszcząć od początku. Składane są zresztą wnioski przez wiele osób. My także złożyliśmy wniosek do prokuratury, żeby wszcząć to śledztwo od początku. Jeżeli Tomasz Budzyński zostanie wezwany, to wtedy zobaczycie Państwo, że jest to początek wielkiej historii, która pokaże prawdę o wielu ludziach, najważniejszych ludziach w Polsce w III RP. O Donaldzie Tusku, o Waldemarze Pawlaku, o Leszku Millerze. Wyobrażacie sobie Państwo taką piękną ławę oskarżonych, gdzie z jednej strony siedzi Komorowski, a z drugiej Tusk i Pawlak?
Czy tak? To jest tak naprawdę wszystko w rękach rządzących, wszystko w rękach decydentów. Ja wierzę w to głęboko, że jesteśmy bardzo bliscy takiej sytuacji. Czy tak się stanie? No cóż, obserwujcie Państwo i zobaczymy, co będzie dalej. Ja może w tym miejscu się rzeczywiście zatrzymam, bo mógłbym tak Państwu jeszcze bardzo długo mówić, a jak się rzekło na początku, wydaje mi się, że najciekawszą częścią są pytania, więc liczę na to, że ze strony Państwa będą te pytania. Ja spróbuję na nie odpowiedzieć najlepiej, jak potrafię. Jeszcze raz bardzo serdecznie przepraszam za spóźnienie, dziękuję za taką cierpliwość i bardzo proszę Państwa o pytania o jakimkolwiek z aspektów, o których tu rozmawialiśmy, albo nawet o innych. Jeżeli tylko będę umiał, to odpowiem. Dziękuję bardzo. Tak jak mówiłem, jest mikrofon, będę podchodził do osób, które mają pytania. Natomiast chciałbym uzupełnić swoje powitanie Państwa. Chciałbym na naszym spotkaniu bardzo, bardzo serdecznie powitać proboszcza kościoła Przemienia Pańskiego, ojca Jacka. Wiadomo, że Kościół Czerwony, tak zwany, bardzo sprzyja prawicy. Organizujemy tam zawsze wszystkie nasze msze. Ojciec Jacek działa w Komisji Dziedzictwa Kulturowego i Polityki Historycznej i jest człowiekiem, proboszczem, który 12 lat był na Ukrainie. Ojciec Jacek zaangażował się w tej chwili również z Komisją Dziedzictwa w sprowadzenie rodziny z Kazachstanu, potomków ludzi wywiezionych w powstaniu styczniowym listopadowym. I jest to człowiek, który naprawdę zasługuje na wielki szacunek, uznanie i dziękujemy ojcu. Teraz pytanie. Ja mogę mówić bez mikrofonu, dosyć dobrze mówię. Dlaczego mówię? Pierwsze pytanie mam do Pana takie, Panie Dyrektorze. Czyli w kampanii wyborczej rozmawiał Pan z prezydentem Dudą i nie zaproponował mu Pan... Dlaczego mu Pan nie zaproponował, żeby te książki, które Pan pisał o Komorowskim, podarował Pan Komorowskiemu na spotkania? To by był strzał w dziesiątki. Na debacie, właśnie, coś jakoś tam było. Nie jeden drugiemu coś tam podarował i to książki nie podarował. Teraz następna sprawa, to jest jedno. Następna sprawa po prostu. Czy jest prawdą, to tak jak ja mam wiedzę, bo już dosyć długo wiedziałem, że przez tę organizację przestępców zginęło 35 osób, tylko ja mam wiedzę. To jest następna. Czy tamty prosibitku był pan Maksymiuk Janusz? Mam taką wiedzę, że on był. To był zastępca lepera. I to wiadomo, że był SB-kiem, zresztą znałem dobrze Andrzeja Lepera. Ostrzegałem go przed panem Maksymiukiem, ale pan Leper mi powiedział w ten sposób. Po imieniu, bo byliśmy po imieniu, mówi, słuchaj, ja muszę mieć kogoś psa, mówi takiego, mówi, to wiesz, mówi zawsze z ręki, nie? Ale mówię, zobaczysz Andrzej, mówię, że on ci zaszkodzi. Nie, tylko niech mi pan odpowiedzi. Ten pan Maksymiuk jest też prosibilny. To już będziemy daleko. Następna sprawa. Ja bym prosił o jedno pytanie, bo następnie czekam, tak? Nie, naprawdę, to nie jest samo pan, nie, ale jedno pytanie umawiamy się, bo każdy chce zadać pytanie. Dobrze, odpowiadam na dwa pytania. Na pytanie pierwsze. Ja widziałem się z panem Andrzejem Dudą. To było spotkanie między pierwszą turą wyborów a drugą turą wyborów. To było spotkanie przypadkowe. Byłem wtedy w Amikusie. To jest taki dom pielgrzyma obok kościoła świętego Stanisława Kostki. Rozmawiałem z dziennikarzami Polonii Christiana. Takiego wywiadu udzielałem. I w pewnym momencie wchodzi taki barczysty mężczyzna do sali, rozgląda się. A po chwili wchodzi Andrzej Duda, spojrzał na mnie, chyba mnie rozpoznał, tak się uśmiechnął, schylił głowę. Ja też się ukłoniłem. No i ten dziennikarz mówi, no to chyba musisz podejść i dać mu książkę. Akurat ta książka leżała na stole. Więc napisałem tam dedykację życząc sukcesu. Podszedłem, pan przyszły prezydent wstał, podziękował mi. No, zamieniliśmy tam dwa zdania. No i to było w zasadzie nasze jedyne spotkanie.
przed wyborami. Ja pytałem, ludzie pytali na moim spotkaniu w Siedlcach pana Krzysztofa Tchórzewskiego, który był w komitecie pana prezydenta Andrzeja Dudy, późniejszego prezydenta, czy ta książka będzie podejmowana. Krzysztof Tchórzewski odpowiedział wtedy, to jest w internecie na to spotkanie, że strategia na kampanię wyborczą jest taka, żeby nie była to kampania agresywna, tylko żeby to była kampania spokojna. Ja sam byłem zwolennikiem i poprzez pośrednika namawiałem, by Andrzej Duda na debacie użył tej książki. Mnie się wydawało, że nawet nie musi o tę książkę pytać, tylko wystarczyłoby, żeby położył sobie na stoliczku. Myślę, że już Komorowski byłby zdenerwowany. Jednakowoż no, przyjęto strategię, że ma być spokojnie, natomiast no, inni mają coś tam ujawniać. Ja zrobiłem tyle, ile mogłem, ujawniłem całą prawdę, którą byłem w stanie udowodnić w sądzie. Myślę, że ta książka panu prezydentowi Komorowskiemu, delikatnie to nazwę, nie pomogła. Jeśli chodzi o drugie pytanie, o Andrzeja Lepera. Tak, Janusz Maksymiuk był jednym z założycieli Fundacji Pro Civili, tej morderczej organizacji. Janusz Maksymiuk został Leperowi podstawiony przez generała Poznańskiego. Innymi słowy, tak wynika z naszej wiedzy, mojej i Tomka, Andrzej Leper wcale nie palił się do tego, żeby współpracować z Januszem Maksymiukiem, który, jak wiadomo, był wcześniej jednym z ważnych przedstawicieli różnych firm, które zajmowały się obrotem specjalnym, czyli handlem bronią, ale Andrzej Leper został do tego zmuszony. To nie było tak, z naszej wiedzy tak wynika, że Andrzej Leper chciał mieć psa, tylko wojskowe służby informacyjne za pośrednictwem Maksymiuka chciały mieć Andrzeja Lepera pod kontrolą, czyli to było raczej dokładnie odwrotnie. Więc tak, no potwierdzam, Janusz Maksymiuk był w tej bezwzględnej, morderczej fundacji Pro Civili. Tak, Komorowski prowadził działania osłonowe dla tej fundacji, a Janusz Maksymiuk był jednym z jej założycieli, ważną postacią. Następne pytanie, proszę. Oglądałam ten proces i chciałam się zapytać o tego Krzysztofa Gniazdkiego, bo nic więcej nie wiadomo, to jest, to, czy to autentyczne te zeznania były? Ja widziałam pana minę w ogóle i, na sali i... Proszę państwa, Krzysztof Winiarski to jest jeden z ludzi, o których tacy jak ja mówimy, że są to ludzie, których prawica nie wie, co czyni lewica. Gdzieś tam chodzą na styku różnych służb tajnych. On akurat był współpracownikiem Centralnego Biura Śledczego, który współpracował z mafią paliwową. Miał pseudonim Orzeł, osiągał sukcesy w zwalczaniu tej mafii. Był wielokrotnie nagradzany. Człowiek, który znał wielu bardzo ważnych ludzi. Między innymi znał Bronisława Komorowskiego. W tym świecie wszyscy nagrywają wszystkich. On nagrywał każdą rozmowę z Komorowskim, licząc na to, że może się to kiedyś przyda, a po trosze pewnie też ze względu na swoje bezpieczeństwo. Komorowski namawiał go, jak wynika z jego relacji, do wielu przestępstw, do szukania haków na polityków, no także na taką skromną osobę jak ja. Krzysztof Winiarski w pewnym momencie się przestraszył, bał się o swoje życie, poszedł z tymi nagraniami do prokuratury Warszawa Śródmieście, żądając, by prokuratura wszczęła śledztwo. Te nagrania miały być dowodem. Nie minął tydzień i został aresztowany. Oczywiście Winiarski, nie Komorowski. Pod fałszywymi zarzutami. To, co się działo później, on nazywa sanatorium. 10 miesięcy ciągano go po aresztach. Jak mówi, nie żałowano mu tam żadnych atrakcji. Prawdopodobnie by z tych aresztów nie wyszedł. Gdyby nie to, że zapowiedział, że jeżeli zginie, poślizgnie się na mydle albo coś takiego się stanie, no to jest pewien notariusz, który te nagrania ujawni. Prawdopodobnie tylko dzięki temu wyszedł jako wrak człowieka, ale ostrzegano go, by uważał na to, co robi i co mówi. On się na długi czas schował, bo był przerażony, nie chciał się z nikim spotykać, nie chciał się z nikim widzieć, ale widział, że coś się zmienia, że pewna sytuacja polityczna się zmienia. Przez Leszka Pietrzaka, członka Komisji Weryfikacyjnej WSC, który z kolei znał jego jeszcze przez innego pośrednika, wysłał mi sygnał, że chce ujawnić prawdę na moim procesie. Nie może tam pewnych materiałów ujawnić, bo są ściśle tajne, będzie miał kolejne zarzuty,
ale może opowiedzieć i może sądowi przekazać pewne materiały, także w formie nagrań. Więc Krzysztof Winiacki przyszedł do tego sądu, no i to, co tam zeznał, możecie Państwo zobaczyć. Jak opowiada o Komorowskim, opowiada o przestępstwach Komorowskiego, opowiada o jego dziwnych zwyczajach korzystania z rosyjskich agencji towarzyskich, opowiada o wielu, wielu innych rzeczach, opowiada o tej całej degrangoladzie, opowiada o tym bagnie, które było wokół byłego ministra obrony narodowej, wokół marszałka Sejmu, wokół byłego prezydenta. Jego zeznania są w internecie, możecie Państwo je obejrzeć, to są rzeczywiście rzeczy niebywałe, to co zeznaje Krzysztof Winiacki. Najciekawsze dla mnie było to, co powiedział do sędziego. Mówi: Wysoki Sądzie, teraz, jeżeli Wysoki Sąd zechce, ja mam te nagrania zdeponowane w bezpiecznym miejscu. Nie mogę ich ujawnić publicznie, bo tam są pewne tajemnice państwowe, służbowe. Za to też może grozić mi odpowiedzialność karna, ale jeżeli Wysoki Sąd zechce, to ja sądowi mogę je przekazać. I ja widziałem minę tego sędziego, jak on się skulił w sobie, nic nie powiedział. On usłyszał tak dużo, że miałem wrażenie, że nie chce już słuchać więcej. Innymi słowy, proszę Państwa, Krzysztof Winiarski jest w jakiejś mierze ofiarą Bronisława Komorowskiego i jego otoczenia, którzy go po prostu zniszczyli, tak? To był człowiek rzeczywiście, jak opowiadał o tym, że rozpadła mu się rodzina, że dzieci nawet bały się z nim spotykać, bo piekło zgotowano całej rodzinie. To wszystko to brzmi jak jakieś historie z jakiegoś filmu, ale to jest polska rzeczywistość, o której większość Polaków nie ma zielonego pojęcia. Krzysztof Winiacki także zeznawał pod odpowiedzialnością karną i powiedział sądowi, że każde zdanie jest w stanie udowodnić, bo wszystko nagrywał. Może to przekazać sądowi, sąd w ogóle się do tego nie ustosunkował. W moim głębokim przekonaniu sędzia był tak przerażony tym, co usłyszał, że on już nie chciał słyszeć więcej, nie wiedział, co z tego w ogóle może wyniknąć. Innymi słowy, ta historia wciąż nie ma swojej puenty. Puentą byłby dopiero proces Bronisława Komorowskiego. Tak, tam nie było. Teraz to może przedstawię, bo tutaj będę głosu pan Henryk Witkowski, to jest przewodniczący PiS powiatu iławskiego. Ja mógłbym na początek powiedzieć, że bardzo żałuję, że nie jestem Andrzej Witkowski, bo jesteśmy bardzo dobrymi znajomymi. Poza tym tak, w ogóle nie wiem, kto ten plakat z tyłu postawił. I jeszcze mógłbym skłamać o jednej rzeczy, że z panem Wojciechem umówiliśmy się, że przyjedzie tutaj i będzie próbował państwa agitować, żebyście jak najdłużej głosowali na PiS w wiadomych sprawach. Ale to nieprawda. Będąc przy głosie, to chciałbym pana Wojciecha jeszcze zapytać, jeśli będzie w stanie w ogóle odpowiedzieć, co pan robi, żeby chronić siebie, własną rodzinę, bo mógłbym spytać trochę krócej, kto za panem stoi. No cóż, proszę Państwa, czasami jestem pytany, dlaczego ja w ogóle żyję. Ja myślę sobie tak, że to chyba Gandhi miał takie powiedzenie, bo poprawcie mnie Państwo, to znane powiedzenie, nie chcę go przekręcić, że na początku się z ciebie śmieją, potem cię lekceważą, potem cię niszczą, a na końcu wygrywasz. W jakiejś mierze tu było ze mną podobnie, to znaczy może nie to, że się śmiano, ale śmiać też próbowano. Na początku próbowano mnie oczywiście zniszczyć, czyli zrobić ze mnie przestępcę, najlepiej wielokrotnego. Później, gdy to się wszystko zaczęło sypać, próbowano ze mnie zrobić w stylu sowieckim wariata. Bo gdy wyszedłem ze szpitala z pełną opinią trzech biegłych sądowych profesorów, że jestem człowiekiem, który przeszedł bardzo głębokie załamanie, ale jestem absolutnie w pełnej dyspozycji zdrowia psychicznego i każdego innego i mogę brać udział w postępowaniu karnym, prokuratorom to nie było w smak. Wzywają mnie i mówią: panie Sumiński, pan dużo przeszedł, pan się załamał. Oni widzą, że im się to sypie, że mogą mnie mieć problem. No, niby można tam zawsze jakieś naciski na sędziego czy coś takiego, ale już zaczęło się to sypać, więc lepiej byłoby to zamknąć dla nich na tamtym etapie. Więc mówią do mnie: pan napisze taki wniosek, my ten wniosek rozpatrzymy, nie wiemy jak, ale pan napisze, to my się zastanowimy, że pan ze względu na swoją próbę samobójczą i załamanie prosi o to, żeby zawiesić to śledztwo. Gdybym taki wniosek napisał,
Być może to śledztwo nigdy by nie zostało wznowione, a ja bym został na wieki wieków amen wariatem po prostu. Więc ja powiedziałem, takiego wniosku nie napiszę, tyle przeszedłem, więc niech to już sobie idzie. Postępowanie karne do końca, jak będzie, tak będzie. Dwa tygodnie później przychodzi do mnie, do mieszkania, pismo, stworek, skierowanie na przymusowe badania psychiatryczne. Jadę zatem na te badania samochodem, dobrze się wyspałem, przygotowałem. Ci prokuratorzy próbują prowadzić rozmowę tak, że nie nadaje się do funkcjonowania, że jestem załamany. Ja natomiast mówię, że nie, nie jestem. Chodzę od prokuratora do prokuratora, bo mi życie umilacie jak potraficie. Mam mniej więcej 4 wizyty w prokuraturze w tygodniu, czasami 5, ale mimo to próbuję funkcjonować, mimo to próbuję być ojcem rodziny, normalnym człowiekiem, na tyle, na ile mi pozwalacie. Przyjechałem tu samochodem. Ja, jeżeli tak będziecie ze mnie robić wariata, to pani profesor Lidia Grzesiuk, którą poznałem, bo jestem z wykształcenia psychologiem, była moim wykładowcą, powiedziała mi, że jest druga instancja w takich badaniach i wtedy ja mogę wskazać biegłych sądowych i druga instancja będzie mnie badać. Więc jeżeli wy na siłę będziecie ze mnie robić wariata, to wiedzcie, że ja się na to nie zgodzę i będę walczył, bo nie jestem wariatem. Jestem człowiekiem zniszczonym, ale w pełni znów na umyśle. I oni wtedy się chyba rzeczywiście przestraszyli, widząc moją determinację, bo do nich na ogół przyjeżdżają ludzie, którzy chcą mieć takie papiery, tak? Bo to chroni przed odpowiedzialnością karną. Ja natomiast chciałem odwrotnie, nie chciałem takich papierów. I oni mi wtedy wypisali, dwóch podpisało, że jestem w pełni zdrów, że mogę brać udział w postępowaniu karnym. Prokuratorzy zrozumieli, że tą drogą mnie nie załatwią, tak? Czyli miałem być przestępcą, najlepiej wielokrotnym, potem miałem zostać wariatem, no a potem, gdy okazało się, że ani jedno, ani drugie nie wychodzi, no to zaczęto mi niszczyć reputację, tysiące kłamstw w mediach, to tak było wałkowane przez wiele, wiele lat. Myślę sobie tak, dlaczego ja żyję? Dlatego, że właśnie na mnie był inny zapis, ja miałem zostać więźniem, tak, najlepiej wielokrotnym. Gdybym tak miał na przykład ze 2-3 procesy karne zakończone wyrokami skazującymi i gdybym został wielokrotnym przestępcą, kto z Państwa przyszedłby na spotkanie z wielokrotnym kryminalistą? Kto z Państwa chciałby czytać książki jakiegoś bandyty, który ma 3 wyroki karne i na przykład w każdym po 4 lata więzienia? Kto by chciał zorganizować spotkanie z takim człowiekiem? Ja myślę, że taki mi los gotowano. Ja miałem żyć, ale jako wrak człowieka. Całkowicie nieszkodliwy, skazany w wielu procesach. I to próbowano zrobić. Dlaczego się nie udało? Ja to nazywam cudem, bo innego słowa nie mam. Nie chcę nadużywać tego słowa, proszę wybaczyć, jeżeli ktoś się poczuje dotknięty, ale myślę sobie, że tak po ludzku, to ja nie miałem żadnych szans. Żadnych szans. Bo widziałem, jak ta machina miele innych ludzi. Momentalnie, tak? Komendant wojewódzki, zastępca szefa, wiceszef ministra obrony narodowej, czy każdy inny, w zderzeniu z taką maszynerią jest absolutnie bez szans. Tak po ludzku. Natomiast mnóstwo ludzi się za mnie modliło. Słyszałem to na wielu spotkaniach, maile, smsy, na wielu spotkaniach, czasami były to całe zakony. Może dla człowieka niewierzącego wydaje się to śmieszne. Ja wierzę w siłę modlitwy i wierzę w to, bo inaczej nie wyobrażam sobie, żebym tutaj przed Państwem stał. Innymi słowy, sądzę, że gdyby mi się coś stało w tamtym czasie, fizycznie, tak, spadła mi na głowę cegła drewnianym kościele na głowę, to przecież po mojej książki się nie niby nawet ci, którzy w życiu po mojej książki nie sięgną, bo jestem na nich oszołomem, wariatem czy kimś tam jeszcze. Bo ale natomiast gdyby mi się coś stało, gdybym na przykład zginął w dziwnych okolicznościach, no to pewnie by sięgnęli, bo byliby zaciekawieni, co to za człowiek, tak, zginął w tych dziwnych okolicznościach, co to za człowiek. Innymi słowy, moja śmierć byłaby pewnie najlepszą reklamą dla moich książek. Oni tego nie chcieli. Cały czas pewnie kombinowali, jak ze mnie zrobić bandytę, więźnia, przestępcę i do tego dążyli. Nie nazywam tego szczęścia, tylko właśnie cudem, że trafiłem na 2 składy sędziowskie, na uczciwych sędziów po prostu. W pierwszej instancji w grudniu 2015 i w drugiej instancji we wrześniu 2016, gdzie oba składy orzekły mniej więcej to samo, tylko ten drugi jeszcze w mocniejszych słowach, że nigdy nie było nawet cienia dowodu przeciwko mnie, że nie wiadomo, co ja robię na tej sali rozpraw od 8 lat. Proszę Państwa, było w tym procesie tyle niesamowitych rzeczy. To ciężko tam powiedzieć tak krótko.
Proszę Państwa, nie było w Polsce drugiego procesu, w którym zeznawaliby dokładnie wszyscy szefowie służb specjalnych, wojskowych i cywilnych. Nie było takiego procesu, w którym zeznawałby urzędujący prezydent Komorowskiego, udało się doprowadzić do składania zeznań. Nie było takiego, w którym zeznawaliby byli premierzy, na przykład Jan Olszewski, czy ministrowie, Antoni Macierewicz, wiele, wiele innych osób. To był absolutnie pod tym względem i pod każdym innym w zasadzie wyjątkowy proces. A jednak opinia publiczna prawie w ogóle o nim nie słyszała. On był kompletnie zaciszony. Dlaczego? Było głośno o tym tylko wtedy, gdy mnie wyprowadzono z kajdanka, w kajdankach i gdy z Wojciecha Sumnińskiego stawałem się Wojciech MS. Gdy natomiast nici zaczęły się sypać, gdy świadkowie zaczęli się jeden po drugim wycofywać zeznań, gdy zaczęły wychodzić na światło dzienne dowody. Na przykład żona pułkownika Tobiasza, który był kolegą Komorowskiego, taki no, nieżyjący już człowiek, ale człowiek, który zniszczył wielu ludzi, inwigilował Kościół katolicki, doprowadził naprawdę do wielu nieszczęść. Pułkownik WS Leszek Tobiasz, kolega Komorowskiego, on mnie obciążył, on twierdził, że ja mu składają korupcyjne propozycje. Prokuratorzy pytają, jakieś dowody pan ma? No mam słowo oficera, na jakieś nagrania. Tak, ja nagrywałem Sumnińskiego, ale zawsze jak go nagrywałem, to sprzęt mi się psuł. Innymi słowy, nie ma dowodów, ma tylko swoje słowa. Cóż, prokuratorom wystarczyło słowo honoru oficera WSI, żeby to wszystko zacząć. Jego żona w prokuraturze zeznaje, że Sumniński składał korupcyjne propozycje mojemu mężowi i zeznaje to w prokuraturze. Pułkownik Tobiasz umiera, miało dojść do jego konfrontacji z Komorowskim. Jak to kłamcy? W pewnym momencie kłamcy muszą mieć świetną pamięć, oni zaczęli sobie wzajemnie przeczyć. Sojusznik Komorowskiego stał się dla niego zagrożeniem. Trzy razy był wzywany do sądu, nie stawił się ani razu, wreszcie sędzia mówi, nie stawi się po raz czwarty, będziemy musieli go przyprowadzić. Nie stawia się, bo umiera na dwa dni przed rozprawą sądową. Komorowski może odetchnąć. Żona pułkownika Tobiasza w prokuraturze mnie obciąża. Mówi, że w jej obecności składałem propozycje korupcyjne. Żona pułkownika Tobiasza przychodzi do sądu. Popatrzcie Państwo, ile ja musiałem mieć szczęścia, czy też jakiegoś ciąg cudów, nie wiem. Gdyby powiedziała tak, podtrzymuję swoje zeznania złożone w prokuraturze. To było parę lat temu, ja już więcej nie pamiętam. Proces toczył się tyle lat. To, co wtedy zeznałam, jest prawdą. Ale ona przychodzi harta, pyszna. Ona mówi, podaje wiele szczegółów naszych rzekomych spotkań, których nigdy nie było. Ja je wszystkie notuję, dobrze się przygotowałem. Zadaję szczegółowe pytania odnośnie tego, co ona powiedziała. Ona zaczyna się gubić, jak to kłamcy. Jedno, drugie, trzecie. W pewnym momencie zaczyna się denerwować. Na sali po raz pierwszy jest telewizja TVN. Po raz pierwszy. Przyszli zarejestrować zeznania wdowy po pułkowniku Tobiaszu, jak ona mnie deptuje w parkiet, tak? Że wdowa oskarża Sumnińskiego, mówi o tym, że on był korupcyjny i tak dalej. Ona zaczyna się miotać, ona zaczyna sobie przeczyć, ona zaczyna zasłaniać się niepamięcią. Wreszcie zaczyna płakać i mówi, wysoki sądzie, ja chcę wyjść. Sąd mówi, nie, pani zeznaje do końca. Ona mówi, ja już nie chcę tu być, ja przyznaję, mój zmarły mąż prosił mnie, żebym powiedziała, że widziała pana Sumnińskiego. Ja go nigdy nie widziałam, widziałam go tylko w telewizji. Proszę Państwa, ci ludzie z TVN-u popatrzyli na siebie, jeden na drugiego, zwinęli tą kamerę i wyszli. I tacy świadkowie zaczęli się sypać, tak? Innymi słowy, to wszystko zaczęło przybierać zupełnie nieoczekiwany obrót. Dlatego nie udało się zrobić ze mnie przestępcy. Na mnie był taki zapis. Ja miałem zostać przestępcą, miałem dzisiaj nie być tutaj u Państwa, tylko miałem być, nie wiem, na Rakowieckiej, albo na Białołęce, albo we Wronkach, albo jeszcze gdzieś indziej. Tam było moje miejsce. I pewnie tylko dlatego przeżyłem, że miałem skończyć żywy, ale de facto martwy. Ale de facto martwy. I dlatego Bogu dziękuję, że tak się nie stało, że mogę tu przed Państwem stać, opowiedzieć tę historię, pokazać, że tak naprawdę nadzieja z Panem Bogiem rzeczywiście nie umiera nigdy. Mam pytanie takie. Dzięki wspaniałej wysyłce Pana, już jestem po lekturze ostatniej Pana książki. I taka refleksja, zresztą zawsze, zanim się pokażę, to przychodzą szybciej. Mam takie pytanie odnośnie ostatniej właśnie książki. Jest tam napisane, znaczy rozpoczyna się mniej więcej tym, że Andrzej Leber został stworzony przez służby. Okej, okay. Jak widać w okolicy, gdzie pan ujawnia, że kręcił się cały czas wokół niego ludzie ze służb. Natomiast dziwi mnie jedno, jego wystąpienia w Sejmie, które były przeciwko,
jego handel później z tymi ludźmi i spotkania z tymi ludźmi, które było przeciwko. To wszystko ktoś stworzyły go służby, przeciwko którym występował. Już to wyjaśniam. Andrzej Leper nie został stworzony przez służby. Andrzej Leper wyrósł z buntu, przecież był jednym z tych rolników, którzy popadli... Jest to zaznaczone w książce, że jest wyżej rąk. Tak, 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 ale zaraz do tego dojdę. Andrzej Leper wyrósł z tego buntu na początku lat 90. z tej wspaniałej, w cudzysłowie, działalności pana Balcerowicza, który doprowadził do zniszczenia tysiące polskich rolników, wielu do samobójstw. Bandyta Balcerowicz, ambasador niemiecki, mówił, że to jest nasz wymarzony minister, nie mógł być lepszy. Na jego działalności korzystali i korzystały pewne środowiska amerykańskie i oficerowie WSI, którzy za darmo, to się nazywało pięknie prywatyzacja, tak naprawdę to była grabież majątku narodowego, wykupywanie za bezcen, tylko dla pewnych środowisk, tak? Andrzej Leper wyrósł z tego buntu, ale pewne środowiska zobaczyły w nim wielki potencjał. Teraz pani mówi i dopiero później próbowano go w jakiś tam sposób oswoić, w jakiś sposób sobie wychować i w jakiś sposób sobie podporządkować. Więc on nie był stworzony przez służby, on wszedł jakby w krąg służb. Natomiast o co chodzi? To występowanie za, a nawet przeciw. Proszę spojrzeć na sytuację w Polsce, jak ona wyglądała. Mamy początek lat 90. Pojawia się niejaki pan Tymiński. Od razu przy nim pojawia się pan Tymochowicz. Mieliśmy taki wybór. Popatrzcie państwo, jaki mieliśmy wybór. Mazowiecki, Wałęsa, Tymiński. Wybór, który, jak pokazuje czas, nie był tak naprawdę żadnym wyborem. Ci ludzie, którzy kreowali trzecią Rzeczpospolitą, oni naprawdę zadbali o wszystko, bo to byli fachowcy. Oni z jednej strony mieli cały czas kontrolę nad tymi sferami rządowymi, ale co jakiś czas pojawiały się jakieś sfery, które były de facto takimi sferami buntu czy sprzeciwu społecznego. No bo ten plan Balcerowicza, ile milionów ludzi doprowadził do ruiny. Później tak samo to się w jakiś sposób powtarzało, tak? Więc ten bunt gdzieś tam się tlił, ten sprzeciw społeczny gdzieś tam się tlił. I za każdym razem, zwróćcie państwo uwagę, że kiedy pojawiały się jakieś takie elementy tego sprzeciwu społecznego, niczy Filip z Konopi wyskakiwał przy takim człowieku, pojawiał się jakiś lider i przy tym liderze pojawiał się Piotr Tymochowicz. Najpierw pojawił się przy Tymińskim, którego kreował, potem był Andrzej Leper. Kto zadbał o zmianę jego wizerunku? Znowu Piotr Tymochowicz. Gdy uznano, że karta pod tytułem Andrzej Leper jest zgrana, pojawił się Janusz Palikot i znowu Piotr Tymochowicz. To nie jest przypadek, że Piotr Tymochowicz, tydzień po śmierci Lepera, jak wyjechał do Stanów Zjednoczonych, to przez parę następnych lat w ogóle nie przyjeżdżał. To nie jest przypadek, że także inni od razu uciekali za granicę, jak Tomasz Walencik, który zamieszkał w Dubaju i wiele, wiele innych osób. Innymi słowy, co ja państwu próbuję pokazać, że to było wszystko doskonale zorganizowane. To znaczy tak, z jednej strony ci ludzie mieli pełną kontrolę nad władzą, a z drugiej strony pilnowali, że jeżeli tylko pojawia się jakiś ruch sprzeciwu przeciwko władzy, to co robili? Można walczyć z pochodem, który idzie naprzeciwko nas, ale skuteczniejsze jest stanięcie na czele tego pochodu i skierowanie go w ślepą uliczkę. I to dokładnie robiono. Jeżeli pojawiał się jakiś ruch niezadowolenia, kreowano lidera, ten lider stawał na czele tego ruchu i kierowany był ten pochód w ślepą uliczkę. Innymi słowy, dokładnie to samo zrobiono z Andrzejem Leperem. Pani mówi, że Andrzej Leper był jakby w sprzeciwie. No bo był. Bo był. Była koalicja SLD-PSL. Ale proszę sobie przypomnieć, jak głosowała samoobrona w kluczowych sytuacjach w stosunku do tego rządu. Bardzo często popierając. To było takie za, a nawet przeciw. Gdy naprawdę na czymś zależało, to pociągano za smycz i Andrzej Leper robił to, czego od niego oczekiwano. Proszę państwa, nie mogę tu powiedzieć wszystkiego, ale powiem tak oględnie. W tej książce na samym końcu jest pewien opis pewnej sytuacji. Bardzo oględny. Nie mogę tam napisać więcej, bo gdybym napisał więcej, to Tomasz Budzyński miałby potężne problemy i jeszcze ktoś miałby bardzo potężne problemy. Zostaje niepewność. No, gdybym ja państwu powiedział, dokładnie opisał z imionami i nazwiskami, to Tomasz Budzyński idzie siedzieć, a ktoś przyzwoity ma bardzo poważne problemy. Ja próbuję państwu powiedzieć na okrągło to, co napisałem w książce.
że był ktoś, komu zależało na zdobyciu wiedzy o Andrzeju Leperze. Bardzo. I Tomasz Budzyński robił coś, czego do końca już tak sięgam, ale dalej proszę mnie nie ciągnąć za język, czego do końca robić nie powinien. Opowiem to w formie anegdoty, jak Państwo chcecie, to traktujcie to jako anegdotę. Kto chce, niech potraktuje to jak chce. Służby specjalne, jak powiedziałem, mogą bez problemu zakładać podsłuchy pokojowe w biurze i tak dalej. Mogą inwigilować na potęgę. To się robi w zasadzie notorycznie. Tomasz Budzyński miał takie możliwości. Jego wiedza, ja nie mówię, że on to robił czy nie robił, proszę mnie ciągnąć za język, ale jego wiedza jest taką wiedzą, jakiej nie miał nikt. Odnośnie Andrzeja Lepera. Próbuję mówić tak na okrętkę, żebyście Państwo zrozumieli, skąd wynika ta jego wiedza. Wejść i założyć komuś podsłuch w pokoju czy w biurze jest żaden problem. Ja nie mówię, że Tomasz Budzyński to robił czy tego nie robił. Umówmy się, że nie wiem. Ale jego wiedza była rzeczywiście wiedzą bardzo, bardzo głęboką. Był najlepiej poinformowanym oficerem ABW odnośnie działań Andrzeja Lepera. Innymi słowy, Tomasz Budzyński był tym człowiekiem, który wiedział, że Andrzej Leper chciał się wyrwać z tego klinczu. Bo on wiedział, że jest do jakiegoś poziomu trzymany na smyczy, że w jakiś sposób go trzymają i on się chciał z tego wyrwać. On myślał, że tych wszystkich ludzi ogra. On miał dostęp do pewnej wiedzy, miał dostęp do pewnych nagrań. I myślał, że tymi argumentami uda mu się wrócić do wielkiej gry i pewne sytuacje rozegrać. Ale to była gra, w której albo mógł pójść bardzo wysoko do góry, albo mógł pójść bardzo nisko w dół. Stało się niestety to drugie. Jeżeli na kawie tej książki zostanie wszczęte śledztwo i Tomasz Budzyński zostanie wezwany na świadka, to on po pierwsze ujawni wtedy wszystko, co tylko może, a po drugie, za nim pójdą inni. I wtedy dopiero zrobi się ciekawie. Ja w międzyczasie chciałbym Państwu powiedzieć, że tu na publicznie są ustawione książki, tak jak Panowie słowa. Można pojedynczo podchodzić i można je kupować, natomiast pytanie jest już tam kolega, tak? Dobry wieczór, Łukasz Kamiński. Ja mam w zasadzie dwa pytania. Czy ma Pan jakąś wiedzę, co naprawdę wydarzyło się w Smoleńsku? To raz. A dwa, czy istnieje? A jeżeli tak, to kto stoi za seryjnym samobójcom? Dziękuję. Gdyby doszło do tragedii smoleńskiej w kwietniu 2010 roku, chodziłem wtedy od prokuratora do prokuratora, to trwało do lata 2011 roku, byłem na 3 lata wyłączony z jakiejkolwiek działalności dziennikarskiej. Nie było mowy o tak zwanym dziennikarstwie śledczym ani o niczym podobnym. W tym czasie wielu kolegów się zajęło tą sprawą, wyjaśniali ją jak mogli najlepiej. Natomiast gdy już stanąłem na nogi, wstałem z kolan, to zapytałem 3 osób, które mają wiedzę na ogół w takich sprawach, bardzo dobrze poinformowanych osób ze służb tajnych, o Smoleńsk. Każda z nich, nie znając się wzajemnie, opowiedziała mi mniej więcej to samo. 2 rzeczy, w zasadzie każda z nich. Po pierwsze, że to nie był wypadek i żeby w to nie wierzyć. Po drugie, że jeżeli Amerykanie by chcieli, to cała ta sprawa została wyjaśniona w 5 minut. I to są te 2 rzeczy, których się dowiedziałem. Tak naprawdę niczego więcej. Nie prowadziłem w tej sprawie żadnego dziennikarskiego śledztwa, bo tak jak mówię, mniej więcej 1,5 roku po Smoleńsku ja dopiero zacząłem wstawać z kolan, dopiero ten ucisk prokuratury zaczął jakoś tam troszkę zerżał i dopiero wtedy mogłem zacząć zajmować się takim powolnym powrotem do dziennikarstwa śledczego. Przepraszam, drugie pytanie. Seryjny samobójca, jeżeli jest, to... Ja nie wiem, kto jest seryjnym samobójcą, natomiast na kanwie sprawy Andrzeja Lepera chciałem Państwu pokazać, jak wyglądają w Polsce tak zwane samobójstwa, tak? Które tak naprawdę na gruncie logiki i zdrowego rozsądku wcale nie były samobójstwami, bo wystarczy tylko odrobina logiki, żeby zobaczyć, że Andrzej Leper nie popełnił samobójstwa. Agnieszka Petelicka, z którą rozmawiałem, która chciała, tak, żona generała Petelickiego, na początku nawet była skłonna wierzyć, że popełnił samobójstwo, ale po pewnych działaniach, pewnej wiedzy, którą zdobyła od oficerów Gromu,
Dzisiaj jest przekonana, że jej mąż także został zamordowany. Być może będziemy pisać o tym książkę, to jest jej decyzja. Do momentu decyzji prosiłabym nie mówił o pewnych szczegółach. Jeżeli się zdecyduje, to będziemy na ten temat pisać książkę. W sytuacji procywili dochodziło do takich samobójstw, gdzie ludzie, którzy byli zagrożeni dla tej organizacji, strzelali do siebie kilka razy, w tym na przykład Sutton, raz z kilku metrów. Uznano to za samobójstwo. No, taki absurd, tak? To państwo wiecie, że także Sekuła strzelał do siebie kilka razy. W Polsce było mnóstwo takich samobójstw, które nie były samobójstwami. I to nawet nie trzeba było dużej wnikliwości, tylko minimum logiki i zdrowego rozsądku. Żeby państwu pokazać tą degrangoladę, bo niestety z czegoś to wynikało, takie działania. Już podstawy były złe. Początek lat 90. co robią polskie służby specjalne? Mamy podobno wolną Polskę, tak nam omawiano. Ja pamiętam, byłem młodym 20-letnim człowiekiem, jakże się cieszyłem, że doczekałem wolnej Polski. Co wtedy się działo, o czym oczywiście ja wtedy nie wiedziałem, byłem zwykłym studentem psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Co się działo? Urząd Ochrony Państwa w tej wolnej Polsce robił przestępcze interesy z GRU. Wielomilionowe interesy. W tych interesach brał udział m.in. Gromosław Czempiński. Pośrednikiem wielu z tych interesów był niejaki Siergiej Gawriłow, obywatel państwa Belize, urodzony w Kanadzie, w rzeczywistości oficer GRU. Na jednym z tych interesów oficerowie UOP, którzy budowali nielegalny fundusz operacyjny, ponieśli duże straty. Coś nie wyszło. Jak je postanowili odzyskać? Poprzez prywatyzację akcji, poprzez prywatyzację Warty i Banku Śląskiego. Urząd Ochrony Państwa nazwał tę operację Zielone Bingo. Na czym ona polegała? Wypuszczono na rynek akcje po bardzo niskiej cenie, ale nie dopuszczono do nich, do wykupu, ludzi z ulicy, tak? Dopuszczono pewien krąg tak zwanych biznesmenów, czy jak później o nich mówiono, wizjonerów biznesu, takich jak Jan Kulczyk, którzy kupili za bezcen te akcje. Kulczyk szedł ten interes z kilkoma milionami dolarów, w krótkim czasie miał tych milionów kilkadziesiąt, a potem kilkaset. Później takie operacje powtarzano wielokrotnie, wielokrotnie. Na przykład Kulczyk wszedł w prywatyzację telekomunikacji polskiej, nie operując ani jedną swoją złotówką, a wyłącznie kredytem, by w krótkim czasie zarobić 180 milionów złotych. Ile takich operacji robiono? A to wszystko oczywiście ze szkodą dla nas wszystkich, tak? Jeżeli, gdy umarł Kulczyk, to TVN, Polsat rozpaczały, że nie będzie w Polsce już takiego wizjonera biznesu jak Kulczyk. Proszę państwa, to nie był żaden wizjoner. Takim wizjonerem mógł być każdy. Bo jeżeli ktoś wierzy, że doktor Jan wziął te pieniądze dla siebie, to jest oczywiście w wielkim błędzie. Po prostu to była wielka operacja, w której wszystko zostało rozpisane na role. To jest dla doktora Jana, to jest dla tego, to jest dla tamtego, pewne podziały. No kto pomaga prywatyzacji telekomunikacji polskiej? Gromosław Czempiński dostał za to milion dolarów. Teraz ma mieć za to proces. Dopiero teraz, po tylu latach. Proszę państwa, ile było w Polsce takich przestępczych operacji? Ile było rozmaitych kontraktów? Ja analizowałem 100 od miliarda w górę. W ani jednym nie wygrały firmy niezwiązane z WSI. Kto budował najdroższy stadion piłkarski świata? Stadion Narodowy w Warszawie. Firma Polakła, której udziałowcami było wielu pułkowników WSI. Co? Nie ma wybaczenia. Polakła. Trochę droższy. Trochę droższy. W Warszawie budowali most północny. Tak samo, koszty wielokrotnie w górę. Takie firmy wygrywały przetargi, te duże, tak? Albo inne, które powstawały z niczego, jak spółka, którą opisuje spółka służb specjalnych Megagaz, tak? Wygrywa przetarg na trzecią nitkę rurociągu naftowego Przyjaźń. Spółka, która powstała parę miesięcy wcześniej, nie mając żadnej historii dorobku, kontrakt na 900 milionów, 700 milionów zarabowane. Gdy ja przez lata o nich pisałem, że złodzieje i tak dalej, w ogóle się żaden, nawet pies z kulawą nogą nie zainteresował, chociaż składałem wnioski do prokuratury. Wreszcie, gdy chciano mnie zniszczyć, WSI mnie zaatakowało i ABW, próbowali mnie zamknąć w areszcie, zabrali mi wszystkie dokumenty. Ci ludzie nie zapominają, pomyśleli, to jest 5 minut, dobijemy Sumińskiego, wytoczyli mi procesy cywilne. Gdybym przegrał jeden, mieszkałbym z rodziną pod mostem. Miałem przeprosić na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, na pierwszej stronie paru innych mediów, takie jedne przeprosiny, to jest około miliona złotych. I jeszcze 300 tysięcy w gotówce im zapłacić. Skąd ja bym wziął takie pieniądze? Innymi słowy, to było wielkie, wielkie ryzyko. Ale cóż, no, tak jak mówię, człowiek wychodzi z okopu, to idzie dalej. Więc co?
Podjąłem tą walkę, nie mając tak naprawdę żadnych szans. Znaleźli się na szczęście ludzie, którzy przyszli do sądu, przedstawili dowody, zgodzili się ujawnić swoją tożsamość, choć wcześniej chcieli być anonimowi. Wygrałem w procesie w sądzie okręgowym, zamieszczam to w książce Z mocy bezprawia. Wyrok sądu bardzo dla mnie dobry. Każdy dziennikarz chciałby usłyszeć taki wyrok. Potem w sądzie apelacyjnym w Warszawie dwa sądy stwierdziły, że ta spółka, kiedy pisałem o niej, że ukradła 700 milionów złotych, Megagaz, pisałem prawdę. Jeżeli dwa sądy to stwierdziły, prokuratura nie miała wyjścia. Musiała pozwać Megagaz do sądu. Prokuratura musiała złożyć akt oskarżenia. I co w efekcie tego aktu oskarżenia? Za kradzież 700 milionów złotych skazano jednego człowieka, pana Jakubowskiego, na 2 lata więzienia w zawieszeniu. Dokładnie. 700 milionów złotych, 2 lata więzienia w zawieszeniu. Jakbyście państwo ukradli 1000 złotych, możecie pójść siedzieć. Za 700 milionów złotych, kara symboliczna. Nie kazano mu zwrócić ani jednej złotówki, ani jednego dnia w areszcie. Od po prostu kara w zawieszeniu. Tak się to odbywało przez całe lata. Ja jeszcze 2 dni temu byłem w Wielkiej Brytanii, gdzie miałem spotkania z Polakami, którzy wyemigrowali. Większość z nich mówi, że wcale nie chciała wyjeżdżać, że chcieli żyć tutaj, ale nie było żadnych szans na godne życie, nie było pracy, nie było perspektyw, no więc wyjechali, tak? Tęsknią bardzo, niektórzy zapuszczają korzenie, ale wielu chciałoby wrócić. Ale ciężko jest wrócić w sytuacji, gdy nie ma perspektyw, tak? A nie ma ich dlaczego? Dlatego, że po prostu zagrabiono to wszystko. Wracam do rozmowy Mazowieckiego i Geremka z Kiszczakiem Jaruzelskim. Polska to jedno wielkie czerwone sukno, rwijmy, żeby jak najwięcej w rękach nam zostało. I tak to się odbywało przez całe 10-lecia. A nam w tym czasie dano paszporty i powiedziano, chcecie, to możecie wyjeżdżać. I macie wolną Polskę. A tą wolną Polskę krojono, cięto. Mieliśmy w roku 89, nie wiem czy państwo wiecie, 10 tysięcy przedsiębiorstw od miliarda, od kilkuset osób do kilkunastu tysięcy, które zatrudniały. W ubiegłym roku mieliśmy... To dane od pani profesor Ancyparowicz, która pracowała w Najwyższej Izbie Kontroli, przepraszam, nie w Najwyższej Izbie Kontroli, tylko w GUS-ie. W GUS-ie. I to, pracowała w GUS-ie i powiedziała mi, że jeszcze w ubiegłym roku tych przedsiębiorstw było około 200. Około 200, z ponad 10 tysięcy, a liczba ich cały czas maleje, tak? Zagrabiono to wszystko. Zaczęło się od Balcerowicza, zaczęło się od tego planu Saksa Sorosza i tak to trwało. Nazywano to pięknie prywatyzacją, ale tak naprawdę była to gigantyczna grabież, tak? Popatrzcie państwo, kto wtedy robił majątki. Jak te majątki wystrzeliwały niczym korek z szampana. Błyskawicznie, oficerowie służb specjalnych, ale też. Ci działacze Solidarności, którzy zawali z nimi pakty i układy. Ja pamiętam, jak się zachwycałem pięknymi wypowiedziami w kościołach na Podlasiu niejakiego Roberta Luśni, najbliższego wtedy współpracownika Antoniego Macierewicza, któremu ufał. Ja też Robertowi Luśni ufałem, każdy by mu ufał, mówił piękne słowa. Powoływał się na Boga, honor, na ojczyznę. Jakiś czas później wyszło, że to był agent SB pseudonim Nonparan. Ale kiedy to wyszło, to Robert Luśniak był udziałowcem wielu firm w całej Polsce, między innymi lubelskiego Herbapolu i wielu innych. Kiedy sąd lustracyjny orzekał, że Robert Luśniak był agentem SB pseudonim Nonparan, to wiecie państwo, gdzie on był tego dnia? Na plaży w Australii i śmiał się z nas wszystkich. Ci ludzie tak dokładnie robili. I dlaczego? Dlatego mamy taką rzeczywistość, jaką mamy. Trzeba to przeciąć. Trzeba pokazać te wszystkie teczki, te wszystkie powiązania, te aneksy, te zbiory zastrzeżone. I wtedy dopiero to się skończy. Wtedy to się skończy. Szanowny panie redaktorze, jeszcze pozwoli pan, że dopytam w sprawie tragedii smoleńskiej, bo słyszałem taką informację, że już więcej umarło w takich czy innych okolicznościach osób w jakikolwiek sposób związanych z tą tragedią smoleńską niż w samej katastrofie. Czy ma pan jakąś wiedzę na ten temat? Po pierwsze, i teraz jeszcze takie pytanie, o czym pan już tutaj właśnie wspomniał. Czy sądzi pan, mając takie szerokie doświadczenie jako dziennikarz śledczy, czy dowiemy się w ogóle prawdy o katastrofie smoleńskiej i czy klucz leży Stanach Zjednoczonych? No, ci trzej moi rozmówcy, oficerowie służb specjalnych, jak wiadomo, nie wolno mówić o informatorach, chyba że się zgodzą z imienia i nazwiska. Ja mogę mówić o jednym, bo głównie nie inni dziennikarze, że był moim informatorem, gdy mnie aresztowano, czyli Aleksander Lichocki, Tomek Budzyński nie był moim informatorem, raczej kimś to mnie wspierał. O innych mówić mi nie wolno, ale ci trzej niezależni ludzie mówili to, co pan teraz powiedział, że
klucz jest w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli będzie wola, decyzja, to poznamy tą prawdę o Smoleńsku momentalnie. Jeśli chodzi o liczbę osób, które jakoby miały zginąć, ja nie słyszałem o tak dużej liczbie, ale słyszałem o co najmniej kilku, a może nawet ponad 10 dziwnych zgonach. Także one rzeczywiście są faktem. Nie wiem, to było jeszcze jakieś pytanie. Mam jeszcze do pana takie pytanie, ponieważ od dziesiątków lat interesuje mnie człowiek i człowiekiem się zajmuję bardzo głęboko. Chciałem zapytać, skąd pan stworzył taką miłość do prawdy? Jak ona w panu powstała? Jakie to ziarno, które zaczęło po prostu rozrastać się, mnożyć, że znalazł się pan w tym miejscu i że dało panu taką siłę przetrwania? Bo przetrwanie i przejście próby samobójczej to jest bardzo poważna sytuacja. Być albo nie być. Ja miałem to szczęście, że jako młody chłopak mieszkałem tuż obok kościoła świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Jak państwu wspominałem, chodziłem na ten Wszechświęca Popiełuszki nawet kilka razy w tygodniu. Cała moja rodzina to jest rodzina, która cudem przeżyła powstanie warszawskie. Wszyscy mieszkaliśmy na Żoliborzu wokół tego kościoła. Jeżeli ktoś z państwa zna topografię Żoliborza, to my mieszkaliśmy, trzy moje ciotki przy ulicy Krasińskiego, Suzina, Prownika, moi dziadkowie przy placu Wilsona, wtedy placu Komuny Paryskiej. Wszyscy mieszkaliśmy wokół tego kościoła i ten kościół był takim miejscem, gdzie cała rodzina się zbierała, gdzie raz w tygodniu, w niedzielę, potem szliśmy na Kępę Potocką, nad Stadelę Warszawską, nad Wisłą, na spacer. Ksiądz Jerzy był takim łącznikiem, który wychowywał wiele takich rodzin. Był takim człowiekiem, którego śmierć rzeczywiście uczyliśmy tak, jak śmierć kogoś bardzo bliskiego. I to był rzeczywiście taki kapłan, który w zasadzie na każdej mszy, jak państwo posłuchacie jego homilii, to zobaczycie, że on w zasadzie na każdej mszy odwoływał się do prawdy. On oczywiście powiedział takie piękne słowa, zapamiętane, bo są piękne, zło dobrem zwyciężaj, ale on w każdej homilii mówił o tym, że prawda wyzwala, żeby dążyć do prawdy, że to jest to, co jest najważniejsze w życiu. Prawda, prawda, prawda. W każdej homilii o tym mówił. I rzeczywiście gdzieś tam później, gdy przyszły te trudne czasy, gdy wszyscy ci moi bliscy, z którymi chodziłem na ten wszech księdza Jerzego, już dziś nie żyją. Został tylko mój ojciec, ale wszystkie te ciotki, dziadkowie, moja mama, nawet siostra rodzona, wszyscy już nie żyją. To dla mnie ta sprawa była takim trochę jakby testamentem i dla księdza Jerzego, i dla moich bliskich, że mam pewien zaszczyt, przywilej uczestniczyć w odkrywaniu prawdy o śmierci, o okolicznościach tej śmierci, tej zbrodni, tego wspaniałego kapelana Solidarności, który był naszym wychowawcą, był niczym nasz najbliższy krewny. Więc myślę, że to postulowało. Myślę, że miałem też szczęście żyć w tych czasach, gdy były wspaniałe postaci, gdy było wiele autorytetów. Jako młody 18-letni chłopak byłem w 1987 roku na mszy na Westerplatte, gdy Jan Paweł II mówił te pamiętne słowa, że nie ma sensu życie, jeżeli człowiek nie ma takiego swojego Westerplatte, którego bronić warto należy bez względu na koszta. Jeżeli ktoś nie ma takiego Westerplatte, czegoś dla czego warto żyć, ale warto też umrzeć, to tak naprawdę takie życie jest jałowe i pozbawione sensu. I mając takich wychowawców, mając takie autorytety, rozmawiając setki godzin z powstańcami, którzy 1 sierpnia zawsze przychodzili na mszę, przychodzili na cmentarz powązkowski, który także był niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Rodzice mnie tam zaprowadzali od małego, żeby mógł z nimi rozmawiać. Potem ja zaprowadzałem swoje dzieci. No to taki czas, gdy człowiek rzeczywiście miał od kogo się uczyć, miał z czego chłonąć. No i gdy przyszły potem te bardzo trudne chwile, to miał z czego odbudowywać swoje różne porażki, klęski, załamania, choćby takie jak ta moja próba samobójcza, i miał też do czego sięgać, że była jakaś skarbnica, do której można było sięgnąć, sięgać do wspomnień, sięgać do tych przeżyć, do tych odczuć, które się miało, kiedy się słuchało księdza Popiełuszki. I myślę, że to w jakiejś mierze wszystko zaowocowało tym, że udało się rzeczywiście uwierzyć w to, że nie ma, że wszystkie bitwy, jakie prowadzimy w życiu, nawet te przegrane, są po coś, czemuś służą, po prostu czegoś mają nas nauczyć.
że nie ma takiego tunelu, na końcu którego nie ma światła, nie ma studni, która nie ma dna. Czy jak to powiedział Donek Budzyński, bo on powiedział takie piękne słowa, nazwał swoje życie pogorzeliskiem, ale mówi, w każdym pogorzelisku pisze jakieś życie, ja to odkryłem. A jeżeli tak, zawsze można rozmuchać ten płomień, zacząć wszystko na nowo. On zaczął w jakiejś mierze na nowo swoje życie. Ja pamiętam w 2008 roku, gdy go widziałem ostatni raz, twardego oficera ABW, takiego mocnego człowieka, który trzymał twardą ręką całą delegaturę, ponad 200 funkcjonariuszy ABW. W roku 2015 zobaczyłem człowieka, który się odnosi do Pana Boga, który mówi, ja wiem, co to jest pokora. Wiecie Państwo, kiedyś taki mądry ksiądz z Siedlec powiedział mi słowa, które zapamiętałem na całe życie, że w piekle znajdziemy wszystkie cnoty tego świata za wyjątkiem cnoty pokory, a w niebie znajdziemy wszystkie grzechy tego świata za wyjątkiem grzechu pychy, bo pycha jest matką wszystkich grzechów, a pokora jest matką wszystkich cnót. Jeżeli ja widzę kogoś, kogo szanuję i cenię, polityka czy kogokolwiek innego, ale widzę w tym człowieku, że on dostał jakieś stanowisko, poszedł gdzieś wysoko i nagle staje się pyszny, widzę w nim pychę, to ja się już dystansuję, choćbym go wcześniej lubił i szanował. Natomiast jak widzę człowieka, który wie, że nawet jak ma stanowisko, to dlatego, że ludzie go zaufali, tak? Że jest w tym była jakaś wola, zaufanie ludzi, wola Boża, że tak naprawdę jak wysoko wszedł, tak może szybko spaść, bo obserwowałem to wiele razy w życiu i że nic nie jest dane na zawsze i że trzeba mieć tą pokorę w sercu, to takiego człowieka cenię i szanuję. Jednym słowem, uwierzyłem w to, że pycha jest matką wszystkich grzechów, a pokora jest matką wszystkich cnót i uwierzyłem w to, że nadzieja z Panem Bogiem nie umiera nigdy, tylko trzeba po prostu zawierzyć Panu Bogu. Ja chciałem już kończyć te spotkania, ale tutaj jeszcze są dwa pytania i będę już to mógł, możemy jeszcze dwa pytania. Ostatnie dwa pytania. Panie redaktorze, ostatnie takie pytanie chyba już ode mnie. Czy ma Pan poczucie bezpieczeństwa? Czuje Pan teraz takie poczucie bezpieczeństwa przewodnik ludzi? To znaczy, na pewno mam poczucie takie, że moje państwo nie jest moim wrogiem, a takie poczucie miałem przez kilka lat, że moje państwo jest moim wrogiem. Dzisiaj tego poczucia nie mam. Pamiętam, jak w roku 2011 sąd mi wreszcie zgodził się zwrócić paszport. Jak dostałem zaproszenie do Kanady, pojechałem, to poczułem taką wolność poza Polską, że nikt mnie nie śledzi, że mogę wreszcie spać spokojnie, że nikt po mnie nie przyjdzie o 6 rano, że nie dostanę kolejnych zarzutów, bo byłem z daleka. Oczywiście tęskniłem za Polską, ale w Polsce czułem się szalenie niebezpiecznie. Czułem to na każdym kroku, to niebezpieczeństwo, tą inwigilację. Dzisiaj oczywiście czegoś takiego nie ma, Bogu dziękować. Ale oczywiście wiem, że ci ludzie, którzy to robili, oni nie zniknęli. Oni gdzieś są. Czasami jestem pytany, czy mam jakąś ochronę. No nie mam, ale ja wierzę w to głęboko, że jak Pan Bóg mnie przez tyle przeprowadził, to że modlitwa jest tą największą ochroną. A jeżeli to mnie nie wybroni, to żadna ochrona mnie nie wybroni. Także zaufałem Panu Bogu i po prostu idę dalej. Mi strasznie miło, że nasz gość tak w takich ciepłych słowach mówi o obecnym rządzie. Nie chciałem tego tutaj narzucać, ale jest nam naprawdę jako członkom PiS-u strasznie miło i przyjemnie, że osoba o takim dużym autorytecie i takich przeżyciach wierzy w ten rząd. A teraz jeszcze przed ostatnim pytaniem chciałbym korzystając jeszcze z jednej okazji, że jest tutaj właściciel Kuriera Jaworskiego, bardzo serdecznie podziękować Jarek Tobie za to, że właśnie pomogłeś w promocji i w spotkaniu. Także jeszcze raz dziękuję Ci. Ja chciałem zadać takie pytanie. Wielu ludzi głosowało na PiS właśnie dlatego, aby w Polsce zatrzęsła się ziemia. I chciałem się spytać, dlaczego ta ziemia jeszcze się nie trzęsie, mając na uwadze te wszystkie okoliczności, o których Pan mówił. Bo wydaje mi się, że to wszystko, o czym Pan dzisiaj mówił, pozostanie tak naprawdę tylko i wyłącznie w sferze publicystyki, a jednak wszyscy chcieliby, żeby to miało przełożenie procesowe i żeby tak naprawdę ci ludzie, o których Pan mówił, no wiadomo, wszystkich nie da się ukarać, ale powiedzmy jakaś istotna część o
przestępca, o których pan dzisiaj wspominał, jednak skończyła za kratami, no bo chyba, no mamy dzisiaj mamy jedno władztwo tak naprawdę i chyba prokuratura nie jest niczym skrępowana, jeśli chodzi o koalicjantów. Chyba że ma pan wiedzę, że tak naprawdę nie ma w Polsce ludzi, prokuratorów, którzy tak naprawdę są w stanie to poprowadzić. Może po prostu nie ma ludzi, którzy się są w stanie tym zająć. To jest pytanie, które nie ukrywam, ja sobie zadawałem wielokrotnie, bo nie ukrywam też tego i mówię o tym publicznie, że czasami brakuje mi cierpliwości i chciałoby się, ja bardzo bym chciał, żeby te sprawy poszły szybko. Nie ukrywam, że rok temu na takich spotkaniach mówiłem, że minie rok i poznamy prawdę, tak? Że wierzę w to głęboko, że Jarosław Kaczyński w mojej obecności obieca Andrzeju Witkowskiemu powrót do śledztwa. Są twarde dowody, nie mam wątpliwości, że Komorowski zasłużył wielokrotnie na rozmowy z prokuratorami, a o jego winie, niewinie rozstrzygnie sąd, ale nie mam wątpliwości, jeżeli wyrok będzie uczciwy, bo wiem, co Komorowski zrobił, a pewnie wiem tylko niewielki fragment, ale już to wystarczy. Wszyscy słyszeliśmy deklarację o ujawnieniu aneksu zbioru zastrzeżonego. Ja wierzę, że to się wszystko stanie. Moi koledzy, którzy zajmują się PR-em, między innymi tacy, którzy odpowiadali za wizerunek Lecha i Marii Kaczyńskich świętej pamięci, mówią do mnie: ty byś chciał szybko, tu trzeba powoli, jeżeli ktoś otwiera 5 frontów na raz, to przegrywa na każdym froncie. Robisz co możesz, robisz to dobrze, lepiej, gorzej, popełniasz błędy, upadasz, naprawiasz i tak dalej, ale my wierzymy, że robisz to z pasją, z sercem i rób tak dalej. Natomiast politykę zostaw polityką, zobaczysz, że to wszystko będzie miało dobrą puentę. Ja nie ukrywam, że no, brakuje mi trochę cierpliwości i chciałbym, marzyło mi się, żeby to poszło szybciej. Ale moi młodzi koledzy mówią: poczekaj, za 3 lata, czyli wtedy porozmawiamy, po całości, na koniec, tak? Więc cóż, uczę się tej cierpliwości, licząc na to, że będzie wszystko tak, jak mówią i że rzeczywiście za rok, 2, 3 widzimy, że Polska się zmienia, bo wiele rzeczy idzie w dobrą stronę. A być może, tak jak mówią moi młodzi koledzy, bardziej cierpliwi i mający większą wiedzę, jeśli chodzi o działania rządu, zmienią się również te sprawy, o których tutaj mówimy, że bardzo chcielibyśmy, aby się zmieniło. Sprawa księdza Jerzego, Komorowski, aneks i tak dalej. Ja wierzę, że to się stanie. Trochę jest mi przykro, że dotąd się to nie stało, ale to wynika może z mojego niespokojnego ducha. My się martwimy, żeby nie uciekli. No cóż, proszę Państwa, mam nadzieję, że jak Państwo mnie jeszcze kiedyś zaprosicie, to po pierwsze obiecuję, że się nie spóźnię, a po drugie mam nadzieję, że zobaczymy, że wszystko to się stało, jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, czego sobie Państwu życzę. Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.